Uwaga, Lublin, już w najbliższy wtorek 26 września o godzinie 18 w Teatrze Starym w Lublinie odbędzie się spotkanie z nami, które poprowadzi Łukasz Drewniak. Porozmawiamy sobie o latach 90., o ich różnych odcieniach, także zapraszamy, wstęp jest bezpłatny, trzeba sobie tylko zarezerwować wejściówkę. Do zobaczenia. A naszymi patronkami i patronami imiennymi są Foka i Morświn, Tomasz Hajdyła, Alicja Sikora, Kicia Pestka, Malina Dunajska, sklep dla kociarzy kociarnia.pl, Web96.pl, blogodawnym internecie, Marcel Marszałek, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, studio animacji 2D, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Evenement, król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, państwo kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaśka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz oraz Emiot Pro Tour, wyjazdy kolarskie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, konie, co o nich sądzisz? Czy masz mocną opinię jakąś? To jest bardzo radykalna opinia, Bartek. Konie śmierdzą. Konie są tępe. Konie są tępe. Ja staram się nie przechodzić przez rynek główny w Krakowie, bo już jestem po prostu, wiesz, otrzaskany po 150 latach, ale jeśli mi się zdarza, no to potwierdza to teorię z tamtego fanpage'a. Jak najbardziej konie śmierdzą. Ale no nie wiem, bo w sumie to zupełnie nie taki, nie hipiczny odcinek. Ja nie wiem, dlaczego od koni zaczynasz. Nie. No. Wiesz co, tak pomyślałem sobie, że może zraźmy do siebie środowiska koniarskie i wszystkie szkoły jeździeckie, które na przykład kiedykolwiek zamierzały wpłacić nam coś na Patronite, już w tym momencie wszyscy jeźdźcy wśród słuchaczy i słuchaczek już odpadli tak naprawdę, jeśli chodzi o pomysł wspierania podcasteksu, nie? Tak, no koniary obrażone absolutnie, chociaż trzeba uważać, że to jest środowisko jeździeckie, tam są pieniądze, Bartek, nie? Więc jeszcze musimy po prostu wstrzymać ryj przez chwilę, no. Dobrze, a o czym będziemy dzisiaj rozmawiali? No nie o koniach, tylko o Romanie Giertychu oraz o Młodzieży Wszechpolskiej, dlatego że zrobiliśmy pierwszy odcinek o podstawach ideowych Romana Giertycha i zwrócono nam uwagę, słusznie zresztą, że powiedzieliśmy o tym, że powstała Młodzież Wszechpolska dzięki Romanowi Giertychowi, powstała z martwych, można powiedzieć wręcz, w latach 90. No, ale nie powiedzieliśmy zbyt wiele o przemocy Młodzieży Wszechpolskiej, ale spokojnie, to jest temat, który zostawiliśmy sobie na drugą część, dlatego że tam no nie starczyłoby nam pewnie już czasu, a teraz proszę bardzo, zaczniemy od tego w ogóle. Zaczniemy od tego, czym się ta Młodzież Wszechpolska, Mateusz, czym się te szaławiły, czym się te urwisy zajmowały już po tym, gdy Roman Giertych stwierdził, że no trzeba by było jakoś tych młodych Polaków pokierować w jakimś, prawda, w jakąś stronę odpowiednią, gdzieś ku moralności, prawda, nie? Dziwię się, Bartek, że tak mówisz, przemoc. Po pierwsze, nie słyszałem niczego takiego, Młodzież Wszechpolska nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Oczywiście. Gdyż, jak czytamy w książce Tomasza Wrzoska, Nacjonalizm i hegemonia, przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, tutaj cytuję, jedną ze sztandarowych akcji MW była prowadzona pod hasłem Kocham Polskę, kampania mająca na celu redefinicję tak zwanych walentynek, czyli święta zakochanych, pośrednio zaś służąca promocji patriotyzmu. Polegała ona m.in. na rozdawaniu przechodniom w dniach 14 lutego oraz 11 listopada gadżetów z opracowanym na jej potrzeby logo, opatrzonych motywami patriotycznymi, Bartek. No to jest prezent, tak. Nie? To jest fajny gest, bo kurwa, czego pragną ludzie w walentynki, nie? Czy jakichś tam, proszę pana, frymuśnych prezentów, jakichś czekoladek, kwiatów, nie, gadżetów patriotycznych i Młodzież Wszechpolska, no, wyszła naprzeciw tego typu oczekiwaniom. Także, no nie wiem, no trochę się też czepiamy tutaj na wejściu. Ciekawe, czy co bardziej Kinki, na przykład członek Młodzieży Wszechpolskiej, kupił Polsce kajdanki na przykład. Nie? Żeby, no to co, taki prezent walentynkowy, taki, wiesz, śmieszny. To środowisko generalnie to próbowało zrobić bardzo długo, a i gdzieniegdzie cały czas próbuje, czyli... That was the joke, Mateusz, no właśnie o tym no mówię. Chciałem się upewnić, bo po prostu mnie zaskoczyło, że tak błyskotliwie to połączyłeś. Spodziewałem się po prostu... Jakichś głupich żartów. Dużo gorszego. Tak, natomiast proszę ciebie, co jeszcze robili nasi, no jak tutaj określić, młodzieżowcy wszechpolscy, nasi młodzi wszechpolacy. Co jeszcze
robili, no byli, spróbowali przynajmniej być czymś w rodzaju jakiejś takiej policji obyczajowej troszkę, co jest w ogóle dość zabawne. Znaczy, powiem ci szczerze, że ja na przykład nie miałem w klasie u siebie w liceum czy w gimnazjum żadnego Wszechpolaka, tak? Miałem ludzi o prawicowych raczej zapatrywaniach, ale nie miałem kogoś, kto należałby do tych struktur. No ale tak jakbym się miał zastanowić nad tym, kto należał do Młodzieży Wszechpolskiej i kto próbował działać, żeby oczyścić naród, prawda, z grzechu, no to, to z jednej strony byłyby albo, prawda, byliby ludzie, którzy dużo spędzają czasu na siłowni, a z drugiej strony ludzie, którzy noszą sweterek w serek i koszulę pod sweterek w serek, tak? I siadają w pierwszej ławce i się pierwsi zgłaszają. Nie ma w tym nic złego oczywiście, że ktoś się pierwszy zgłasza, ale jakoś tak jest, to jest ta dziwna rzecz, że te polskie środowiska narodowe to są bardzo często z jednej strony osoby, które raczej mają niskie średnie w szkole i raczej bardzo wysokie średnie w szkole, nie? No i co tam jeszcze robiła? No właśnie, tutaj za książką Romana Giertycha, o której powiem dzisiaj więcej, Za lotem orła, cytuję. Tymczasem już wielokrotnie Młodzież Wszechpolska donosiła do policji, policji z wielkiej litery z jakiegoś powodu, znaczy ja wiem z jakiego, ale... Dla nich tak. O konieczności ścigania prostytutek stojących na drogach, które łamią artykuł 142 Kodeksu Wykroczeń. Jeszcze ani razu nikt nie podjął skutecznych działań w tej sprawie. Ciekawe, czemu nikt nie podjął skutecznych działań, no ale tak, no wydaje mi się, że to były takie pojedyncze strzały na szczęście, że to nie było tak, że Wszechpolacy, nie wiem, konsekwentnie przez 17 lat zgłaszali dziewczyny, gdzieś, które gdzieś tam stały, tylko pewnie to raczej było taka medialna rzecz, żeby się tylko pokazać. No ale właśnie, to też jest część działalności MW. Tak, tak, to pewien rodzaj jakiejś takiej, ich zdaniem, higieny etycznej, tak? No w ogóle kategoria czystości i higieny w kontekście całej tej bazy ideologicznej, z której Młodzież Wszechpolska tak chętnie korzysta, to jest bardzo, bardzo przepastny temat i bardzo creepy, tak przy okazji. Jeszcze zresztą do tych wątków jakoś tam wrócimy mimochodem. No tak, no jak można się domyślać, walka z galopującą prostytucją, oczywiście również z pornografią, czyli polegało to między innymi na aresztowaniu kiosków. Tak to sobie wyobrażam na przykład. Rozmawiałem kiedyś z osobą, która szyła czapki dla kiosków z okazji świąt w Krakowie, takie ogromne czapki, a Młodzież Wszechpolska chciała zrobić to samo po prostu z łańcuchami. No, czego się tutaj można oczywiście spodziewać. Tak, tak. Tutaj Wrzosek opisuje, cytuję działacza Młodzieży Wszechpolskiej, który tak opisywał przebieg akcji walczenia z kioskami w Trójmieście. Cytuję. W praktyce nasze działanie polega na odnajdywaniu miejsc publicznych, w których treści te są eksponowane. Po wykonaniu zdjęcia kiosku, salonu prasowego czy też sklepu, w którym zauważyliśmy, że prawo jest łamane, sporządzamy wniosek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ze wszystkimi potrzebnymi danymi oraz tą, że z fotografią, a następnie zanosimy do prokuratury. No to jest grube, kurczę, że ci ludzie autentycznie, ktoś sobie prowadzi kiosk, jakaś pani Hela, pan Stach, a te zjeby tam chodziły i już niezależnie od, nie wiem, mojego zdania na temat pornografii czy kogokolwiek, no to jest jakaś, o Jezus Maria, to jest jakiś straszny wrzut po prostu na dupie, nie? Kioski z pornografią, z wampikiem, z kacami. O nie, nie, nie. Ale kioski Bartek z czasopismem Wszechpolak. To jest mem z Drake'em. Oczywiście opowiadamy teraz mema z Drake'em. Jak najbardziej Wszechpolak, jak można się domyślać, czasopismo bardzo blisko związane z Młodzieżą Wszechpolską i z Romanem Giertychem, który bywał tam publicystą, autorem. No, można się tutaj oczywiście domyślać. Przyjrzyjmy się troszkę temu, jaką retoryką posługiwał się Wszechpolak. Mówimy tutaj o gazecie, ale i prawdopodobnie o czytelnikach. Jest tutaj fragment tekstu. To nie jest tekst Romana Giertycha, ale no zakładamy, że Roman Giertych, jak to przeczytał wtedy, to nie stwierdził, o Boże, jakie to jest ohydne. Prawdopodobnie stwierdził, tak właśnie powinno wyglądać dziennikarstwo. Jest tutaj tekścik pod tytułem Atak na księży. Michnikowa GW, czyli Gazeta Wyborcza, zaatakowała jakiś czas temu księdza z jednej z krośnieńskich parafii, oskarżając go o, cytat, molestowanie seksualne dzieci. O Jezus Maria, ile tutaj będzie w ogóle rzeczy do cenzurowania, co tak na marginesie. Aż dziw bierze, że Wyborcza ciągle wszystko sprowadza do swojego poziomu. To jej dziennikarze są przekręceni społecznie, mają różne preferencje seksualne, w nawiasie, są po prostu zboczeńcami. Cały ten społeczny syf, taki, w ogóle te teksty są tak przy okazji niezborne, tak stylistycznie, nie? Że polonistka by zaznaczyła styl. Cały ten społeczny syf akceptują, ale żeby wciągać w to osoby duchowne, cóż, Michnik ze swoją gazetką dobija do bram Urbana. A może bramy Świńskiego Tygodnika zostały już dla michnikowej gazetki otwarte. No i to się zgadza. To oczywiście to jest słuszne oburzenie, bo jak wiemy w roku 2023, no żaden jakiś taki przypadek pedofilii
chwili molestowania seksualnego, jeżeli chodzi o Claire, no on tutaj nie został potwierdzony do dzisiaj, nie? Więc tutaj oczywiście oburzenie było słuszne dla tych osób, które mają przeszłość albo teraźniejszość młodzieży wszechpolskiej, które będą tego słuchać. Powiedziałem to odwrotnie, bo mam na myśli coś, wiecie, odwrotnego. To nie jest tak, że się z wami, kochani, zgadzam, a reszta zrozumie, bo ma mózg. Tak, no absolutnie nie było w naszej historii żadnego przypadku w Kościele katolickim, więc są to straszne rzeczy i bardzo dobrze, że Wszechpolak tutaj zajmował się tymi kwestiami. No ale tutaj jeszcze a propos języka, którego używali działacze w swojej gazetce. Jest taki tekst, który się nazywa W obliczu zamachu. Znaczy to nie jest tekst. To, co teraz czytamy, to jest taki, są takie marginesy takie stron, notki. Takie notki, takie newsy, co nie? A że Wszechpolak wychodził chyba nieregularnie, czasem raz na 3 miesiące, czasem raz na pół roku, no to po prostu było o czym pisać, no bo wiadomo, tak, ktoś to tam sobie kolekcjonował i nawet, ja, szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem uwagi, czy ktoś się pod tym, znaczy szukałem, czy ktoś się podpisał, ale nie jakoś długo, więc nie jestem pewien. Anyway, w obliczu zamachu, cytuję, z końcem lutego bieżącego roku wybuchła w cudzysłowie sprawa jego ekscelencji arcybiskupa Peca. Zaczęło się od artykułu w Rzeczpospolitej, która oskarżała hierarchę kościoła o skłonności homoseksualne i molestowanie kleryków i księży swojej diecezji. Potem, jak lawina śnieżna, wszystkie dzienniki, tygodniki, brukowce i inne śmierdziele, rzuciły się już nie na samego księdza arcybiskupa, lecz na cały kościół, który według ich rozeznania trzeba oczyścić, odnowić, zmienić. No tak, no śmierdziele to jest też typowe, no ale no, to jest skandal, nie, że arcybiskup Pec, no ktokolwiek, ale arcybiskup Pec zrobił coś niefajnego? Mateusz, wyobrażasz to sobie? Ja, Bartek, ja jestem do dzisiaj wkurwiony w ogóle, że pojawiła się ta sprawa. Dla mnie to jest tak dęte. Ktoś to nadmuchał, wiadomo po co. Nie, no ja arcybiskupa Peca jeszcze znałem z seminarium jeszcze jako młodego człowieka, więc w ogóle ja pamiętam, taki mały latał po dworze i tam. Tak. No, ja go pamiętam właśnie, jak taki był malutki, więc, tak. Więc absolutnie. Ja pamiętam te niewinne oczy dziecka. Niestety arcybiskup Pec też. No, tak, co można powiedzieć. Jest tutaj bardzo, bardzo mocno i surowo. Lecąc dalej, jeśli chodzi o te notki, o te wyimki z Wszechpolaka, jest notka pod tytułem Gadzina i Jaruga. To jest nasza ulubiona ludowa baśń, ale tutaj dla Wszechpolaka również notka. Poseł Gadzinowski, w cudzysłowie dziennikarz i dobry znajomy Urbana i jego tygodnika, postanowił, że wystąpi z klubu SLD i założy nowy klub poselski Nie, którego celem ma być podjęcie dwóch spraw: liberalizacji ustawy antyaborcyjnej i prawnego zalegalizowania tak zwanych związków homoseksualnych. Tak zwanych? To jest głupie. Właśnie, związki partnerskie mogą być tak zwane, nie? Ale właśnie, no przed czym się tutaj chcecie obronić? No kurwa, jakby guys, nie? To już jest naddatek absolutny. Aby pomóc niestrudzonemu gadzinie, premier Miller powołał nowe ministerstwo, którym ma kierować Jaruga Nowacka, którego priorytetem mają być dokładnie to samo, co wspomnianego posła SLD. I tak Miller załatwi dwie ważne dla lewicy sprawy, mając na swoich dłoniach w cudzysłowie białe rękawiczki. Jakby przy okazji. Znaczy, nie będziemy gadać oczywiście o redakcji Wszechpolaka, ale jakby znowu, guys, to jest frazeologizm, nie musicie tego wrzucać w cudzysłów, ale dobra. Przy okazji zaliczył Miller dwa dosyć udane spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w nawiasie zaproszenie do Polski, i prymasem Polski jego ekscelencją Józefem kardynałem Glempem. Spotkanie o Unii Europejskiej. Widać, Miller, Jaruga, Gadzina i cała reszta propagatorów cywilizacji śmierci jeszcze się nie nauczyła i nie zapamiętała, iż żyje wśród narodu katolickiego i zgody na ich śmiertelne propozycje. To jest film z Charlesem Bronsonem. Nigdy nie będzie. Chyba że nowa pani minister i twórca nowego klubu parlamentarnego chcą chodzić po ulicy ogoleni na łyso, co będzie znaczące i oczywiste dla otoczenia. Wielokropek tajemniczy Norwidowski. Ale pamiętajcie, Roman Giertych, który, przypominam, pisywał do Wszechpolaka, Roman Giertych nie był nigdy nawet przez moment nie był. No akurat nie czytał tych tekstów konkretnych, czytał horoskopy, czytał dział humor, który jest swoją drogą we Wszechpolaku. Być może zrobimy coś z tym faktem na naszym TikToku, że tak. To faktycznie są wszechpolackie żarty. Bardzo dobre. Ale Roman Giertych na pewno nie czytał tych strasznych treści o goleniu głowy. A gdyby czytał, to by stwierdził, słuchajcie, przekracza się granice, to się bardzo brzydko kojarzy w tym kraju. Na pewno by tak powiedział. To czym śmierdzi. Z drugiej strony Józef Oleksy też pewnie należał do tej cywilizacji śmierci, nie? Ciekawy jestem, co by napisali o nim, czy też w kontekście golenia głowy chodzi, na przykład. A, myślałem, że chodzi ci o to, że został przez Wszechpolaków ogolony na łyso. Nie. Wpadliśmy w jakiś kurwa bad cave straszny. Okropne rzeczy. Działy się rzeczy we Wszechpolaku w pierwszych latach zerowych. No też jest jakieś tam utyskiwanie na polskich harcerzy, jak się okazało, że
i było jakieś oświadczenie zjazdu dotyczące integracji Polski z UE, to tam harcerze byli bardzo za i jest taka końcówka tej notki. Gdzie ci harcerze z dawnych lat? Ci, którzy zaczytywali się w książce, my nowe pokolenie. No gdzie, Mateusz? No nie wiem, ale wiesz, to jest o tyle fascynujące, że tak po pierwsze, no tak, ZHP po prostu, jebane lewaki z ZHP, to oni chcą do Unii. Gdyby to był ZHR, to porządni harcerze. A po drugie to jakieś takie tęskne pytanie, które zacytowałeś, to wiesz, można to rozszerzyć, że gdzie są te włoskie dzieci w mundurkach śpiewające Giovinezze, nie? Gdzie, i tak dalej, więc no tutaj jest dużo tęsknoty za dziećmi w mundurkach, które deklarują pewne rzeczy, że tam tomorrow belongs to me, ale to może być nadinterpretacja jakaś taka, wiesz, typowa lewacka, nie? Bo przecież czy to stoi tutaj otwartym tekstem? Nie, no absolutnie, absolutnie, nie? Ale no, Wszechpolak próbował do młodzieży uderzać, jak się okazało... Trafiliśmy tutaj na taką reklamę, powiedzmy, na taką propagandową, ale oczywiście z punktu widzenia Wszechpolaków, no w dobrym sensie, dobra propaganda. Mamy tutaj kadr, który, no jest, zgadzam się, że to jest prawdopodobnie z Tomb Raidera, w sensie z komiksu Tomb Raider, tak na tyle, na ile pamiętam, tak, na ile pamiętam Krechę, no bo to też chwilę u nas wychodziło po polsku, tylko że Lara Croft pyta, a ty chłopcze, czy wstąpiłeś już do MW? Jest to, ja bym po prostu podpierdolił ich do Eidosa i do wydawcy, kto to wydawał? Wydawał. Jakiś Dark Horse to wydawał? Znaczy w Polsce TM Semik, więc dziękujemy, no tak, Marcin Dostecki, tak. I Arkadiusz Wróblewski, że... No wiesz, że... oni im tego nie udostępnili. No tak, ale to padło gdzieś tam, któryś Wszechpolak kupił ten komiks i stwierdził, że to będzie dobre. Przekonajmy, że dziewczyny, że też dziewczyny są w Młodzieży Wszechpolskiej, nie? I tak. Potem wstępujesz do Młodzieży Wszechpolskiej i okazuje się, że jest tam parowiarnia straszna i no, nic nie zrobisz w tym odcinku, nie? Ale może ktoś się na to skusił, na te Lara Croft. No tak, no i też Roman Giertych, który nie był, antysemitą nie był. Jednakowoż okazuje się, że miał zdaniem Rafała Pankowskiego, który opisał to w 2008 roku na łamach Nigdy Więcej, użyć we Wszechpolaku słowa parch. Ja nie wiem teraz... No, nie wiem w sumie, czy to słowo powinno być ocenzurowane na YouTubie, czy tam to puszczą, nieważne. W każdym razie tutaj cytuję Romana Giertycha, który jest przywołany właśnie w tekście Pankowskiego Trup w szafie Romana Giertycha. Zostaniecie dranie rozliczeni co do grosza. Nie będzie to akt zemsty, ale sprawiedliwości. Już 50 lat nasza ojczyzna dźwiga na swoim grzbiecie takie parchy jak wy. Przyjdzie jednak chwila, gdy naród zrozumie, kto na nim żeruje. Pisał Giertych na łamach Wszechpolaka. No i właśnie, i teraz... Ja wiem, że niekoniecznie słowo parch musi oznaczać osobę pochodzenia żydowskiego, ale jeśli Roman Giertych, jeśli to może być po prostu neutralne, tak, bluzk na kogoś, nie? Neutralne, obraźliwe słowo, ale jeśli Roman Giertych twierdzi przez całą swoją karierę, twierdził, również wtedy, kiedy prowadził, prawda, Młodzież Wszechpolską i tak dalej, że on absolutnie nie był antysemitą i nigdy nie miał nic do Żydów, ale jednocześnie wskrzesza Młodzież Wszechpolską, która ma tradycje antysemickie, jednocześnie Młodzież Wszechpolska w latach 90. też była antysemicka, o czym za chwileczkę powiemy, i jeszcze używał słowa parch w swoich tekstach, to ja nie wiem, co to jest jakaś dziwaczna taktyka, nie? Prawda? Cnota niekonsekwencji po prostu. No tak, tak, tak. Jeżeli nie jesteś osobą z pierwszej połowy XIX wieku, czy jeszcze z XVIII wieku i używasz tego słowa, to tak, no ono przestaje być neutralne. Zresztą Pankowski w tym tekście też to zaznacza. Parch oznaczał pierwotnie choroby roślin, zwierząt i ludzi, ale już od XIX wieku słowem tym określano pogardliwie Żydów. No co za kurcze zaskoczenie. Jeszcze w tym samym tekście jest przywołana wypowiedź profesora Michała Głowińskiego, słynnego, więc jeżeli nie chcecie nam zaufać, czy zaufać Rafałowi Pankowskiemu, to macie tutaj jeszcze autorytet językowy, filologiczny. No, maskowanie jest niesamowite. To jest wszystko, wiesz, to jest troszkę tak, jak w piosenie. Jest to ten odcinek podcasteksu, w którym pojawia się cytat z Konkwisty 8.8, sorry. A właściwie to będzie parafraza czy streszczenie. Tak, właśnie. Ponad 2 lata nagrywania podcastu i dopiero. Jest w każdym razie taka piosenka, gdzie idą takie po prostu, wiesz, typowe jakieś takie rasistowskie, f***stowskie wrzuty i że to uczą się na naszych uniwersytetach, śpią w hotelach, a my nie mamy pieniędzy na te, a gdy pytamy, co to ma znaczyć, nazywają nas f***tami. Teraz oczywiście lecę z głowy, ale you get the juice wszyscy, nie? To jest takie, mów f***towskie rzeczy, rób f***towskie rzeczy i raz na jakiś czas płacz w felietonie, czy to w jakiejś innej publikacji, że no, oczywiście, nie? Ale kiedy my coś tam, to oni nas nazywają f***tami.
ustami. Tak. No tak, no wiecie, tak działa język. To nawet nie jest dog whistling, nie? Znaczy dog whistling, polska prawica korzysta z dog whistlingu i tam właśnie, kiedy mówi o tym, że trzeba dbać o rodzinę, no to wiadomo, że jesteśmy homofobami i nie chcemy patrzeć, jak się dwóch facetów całuje, tak? No to można tak rozszyfrowywać, ale gościu użył słowa park na miłość do Boga, nie? No tak, co jest, kurwa, chodzi, nie? To już nie jest kodowanie, tak, tak. Nie? No tylko to jest dosłownie po prostu mówienie takich gównianych antysemickich rzeczy i to wszystko się tutaj pojawia. Co? Ale nie w kontekście Romana Giertycha, który przecież nigdy nie był i nie jest. Daj spokój, uspokójmy się. Mm-hmm. No tak, tutaj troszeczkę humoru, chociaż jest to humor taki smutny, smutny. A się pośmialiśmy? A tutaj już tak, a tutaj już poczekajcie na żarty z Wszechpolaka. A tutaj już rzeczy, no, obiektywnie smutne, złe i gówniane. Bo jak czytamy w Brunatnej Księdze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, no incydenty wprost antysemickie, po prostu pachnące pogromami, to jest coś, co się młodzieży wszechpolskiej naturalnie, tej już reaktywowanej, również przydarzało. No mamy Sanok, 99, 7 marca, 31. rocznica tak zwanych wydarzeń marcowych w 68 roku, w nawiasie antysemickich nagonek władz PRL na obywateli pochodzenia żydowskiego, przeprowadziła manifestację skrajnie prawicowa młodzież wszechpolska. Następnie głównymi ulicami miasta przemaszerował pochód skandujący m.in. Unia Wolności do Izraela i Polska dla Polaków. No jakby znów, wiesz, jakby rocznica wydarzeń marcowych, Polska dla Polaków, Unia Wolności do Izraela, a się do nas tak przyczepili po prostu. Co potem jest? Dlaczego do nas akurat? A dlaczego my? A co ja takiego zrobiłem? Nie? Pyta po prostu zatroskany Patryczek z Sebastiankiem. Co jest? Ja nie jestem faszystą. Synku, nie, musisz poczytać o tym więcej. Naprawdę jesteś. Nie? Mamo, ja nie chcę. No i tak to się wszystko toczyło. Nie? Oczywiście tego typu sytuacji było mnóstwo. Będziemy je też przywoływać, ale no jakby wiecie, w czym rzecz. Mamo, już nam każą czytać Hannę Kral w szkole. Ja już nie chcę tak więcej. No już wszystko wiem na ten temat. Ja nie chcę zdążyć przed Panem Bogiem. Mamo, ja nie jestem faszystą. No i tak. Tak, no tutaj w tej samej Brunatnej Księdze wydarzenie z maja 99 roku, Rzeszów. 3 maja podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja kilkudziesięciu członków Stronnictwa Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej i Narodowej Partii Robotniczej demonstrowało, skandując między innymi: nie chcemy żydowskiego rządu i Polska dla Polaków. Nacjonaliści protestowali również przeciwko wojnie na Bałkanach i szef Seweryn Bosak określił w swoim przemówieniu NATO jako owoc żydowskiej i amerykańskiej manipulacji. Do wątków natowskich jeszcze wrócimy przy okazji Ligi Polskich Rodzin, ale mniejsza z tym. No, ja pamiętam swoją drogą takie hasło AWS brukselski pies, które chyba gdzieś albo w moim rodzinnym Solujówku było napisane na jakimś murze, albo gdzieś w Warszawie, w miejscu, gdzie często bywałem. Pamiętam dwa takie napisy. Drugim napisem było: znajdzie się cele dla Leszka Millera, napisane nad kasą biletową w Solujówku starą, już nieistniejącą. Pozdrawiam wszystkie osoby, które pamiętają. Taki jebitny, naprawdę wielki napis. Nie wiem, jak ktoś to zrobił, ale jest jakieś 3 metry nad ziemią i nie wiem, to kawał napisu. Kawał historii. No to kawał też klasyczne historii. Hasło. A nie znalazła się tak przy okazji. Nawet się w kilkutach starych nie znalazła się, że... A, dobra. Boże, co? Gdzie? Co? Tak, no generalnie Młodzież Wszechpolska to byli imbiarze i tutaj można przywołać takie pamiętne wydarzenie, kiedy do polskiego portu wpłynął holenderski statek Langenord. Tutaj cytuję za książką Wrzoska. Oto relacja jednego z działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. Jedynie Młodzież Wszechpolska, wspierana przez Ligę Polskich Rodzin, pojawiła się na miejscu zdarzenia, manifestując swoje przywiązanie do życia i brak przyzwyczajenia na cywilizację śmierci. Jezus, to jest napisane. Nieważne. Przed którą tak często ostrzega nas Ojciec Święty. Dziwnym trafem nie dało się tam zauważyć chcących nawracać Europę reprezentantów PiSu, ZHN-u i niektórych ruchów pro-life. Dziesiątki Wszechpolek i Wszechpolaków z terenu całego kraju przyjechało. Stop na chwilę. Wydaje mi się, że te dziesiątki to bardziej 20 niż 95 osób, nie? Jeśli w ogóle to było 20. Dziesiątki Wszechpolek i Wszechpolaków z terenu całego kraju przyjechało, aby bronić milionów polskich żyć poczętych, nie zważając na często bardzo trudne warunki lokalowe i finansowe. Nasz protest był na bieżąco relacjonowany przez wszystkie najważniejsze media w Polsce. Po raz kolejny udało nam się zaistnieć w świadomości wielu naszych rodaków, pisał niejaki Wąś w 2004 roku. No i tak, no była tam rzeczywiście inba, były jakieś przepychanki w związku z tym wszystkim i to w ogóle była jakaś taka absurdalnie głośna sprawa, ten Langenord. Mhm. No bo
nic tam się jakoś specjalnego nie stało, nie? Znaczy to nie było tak, że ten statek, o ile pamiętam, tam zapraszał dziewczyny w ciąży na pokład i chodźcie tutaj, my załatwimy wam sprawę, tylko to był po prostu jakiś tam polityczny manifest, ale nic więcej, no i nie przekraczał moim zdaniem, nie wiem, dobrego smaku, tak, czy jakichś reguł, nie? No ale oczywiście Wszechpolacy się zesrali, jak wielokrotnie wtedy. Nie jest to niestety pierwszy raz, w którym skrajnie prawicowe środowisko coś wyolbrzymiło albo spanikowało w obliczu czegoś nieszkodliwego. No to jest tak, to jest absolutnie tutaj typowe. Tak, oni, nie, ja to pamiętam, ja już wtedy żyłem. Oni zapraszali kobiety w 8 miesiącu ciąży i mówili, wiecie jakie to są pieniądze potem? Przecież to jest zobowiązanie na całe życie tak naprawdę. Wiesz, ta osoba dorośnie się wyprowadzi, a trzeba się jakoś tam zajmować jej dobrostanem, więc potem te osoby myślały, okej, zróbmy to. Tak, one mówiły tym kobietom, że my potrzebujemy tych płodów do szczepionek, więc w sumie to tak. Na dobre wyjdzie wszystkim, nie? Tak, tak, tak. Albo do jakichś mrocznych rytuałów. No jakby zawsze się znajdzie, prawda, zastosowanie. Nie brnijmy w to, bo to jest bardzo oczywiście grząski grunt, jak cały temat aborcji. Oczywiście. Nie o to chodzi. No tak, tak. No i właśnie, jeśli chodzi o te określenia, proszę pana, pro-life, pro-choice, cywilizacja śmierci, ale z drugiej strony, no to oczywiście tutaj Wrzosek też pisał o tym jakimś przeciąganiu, powiedzmy, takim czysto językowym, które no jakoś tam było kalką jednak tego, co się działo na Zachodzie, no bo no, w pewnym sensie Wszechpolacy byli zadowoleni z tego, że, jak tutaj cytuję, wygraliśmy bitwę o język i staliśmy się, tutaj jest cudzysłów, obrońcami życia. No to jakby to jest jakaś tam, powiedzmy, zdobycz prawic zachodnich bardziej, no bo to już takie określenia, które się gdzieś tam zakorzeniły, pojawiały, no ale jednak ta walka o język była dla nich ważna. Tutaj cytuję dalej za Wrzoskiem. Czy taki zwrot ktoś przy zdrowych zmysłach mógłby rozumieć negatywnie? Czy ktoś przy zdrowych zmysłach chciałby stanąć po stronie zwolenników śmierci? Należy przy tym pamiętać, że żadna bitwa o język nie jest wygrana raz na zawsze. Musimy starać się używać ważnych dla naszej ideologii słów jak najczęściej i w jak najlepszym kontekście. Musimy starać się delikatnie, lecz ustawicznie dyskredytować słowa wrogie nam i naszym ideom i tak dalej, i tak dalej. Moment, w którym napełnimy społeczny przekaz i zasób medialnych pojęć dostateczną ilością zwrotów, których będzie można użyć tylko w sposób dla nas przyjazny i przez nas pożądany, będzie momentem ustanowienia nowych standardów myślenia i nowej kontrrewolucyjnej poprawności. To jest cytat z Wrzoska, ale za Szczepaniakiem. No to też jest oczywiście typowe, to znaczy my możemy nawet wprost mówić o tym, że chcemy, żeby ten język, nowy język, czy to jakaś nasza nowomowa była jak plankton, nie? Że ona po prostu tu będzie przenikać, albo jak wirus i ona w końcu tutaj zaszczepi nową moralność, jeżeli jakby druga strona ideologiczna to robi, no to wtedy już jest chujowo, nie? To wtedy już jest faktycznie nowomowa, proszę pana, jak w totalitaryzmie jest, to jest klasyczne tutaj. Tak, nie? A przy okazji Wszechpolacy w ogóle nie zwracają uwagi na przykład na nowomowę kościelną, tak? Usta duchownych są pełne frazesów różnych, których nie używa nikt inny poza duchownymi, tak? I słów, których nie używa nikt inny poza duchownymi. Nieważne. Ważne jest to, że Wszechpolacy mieli bardzo wyraźnych przeciwników i przeciwniczki ideowe i na takich głównych przeciwników przeciwniczki wzięli sobie feministki, czy też szerzej kobiety, no bo jeśli mówimy tutaj o osobach, które chcą dostępu do aborcji, no to tak, to większość kobiet i dziś prawdopodobnie i wtedy też za tym optowało, chociaż trzeba by zobaczyć, jakie były wyniki badań. Mhm. No i też oczywiście środowiska LGBT i to w jaki sposób Wszechpolacy straszyli środowiska osób nieheteronormatywnych. Tak, mianowicie. Tutaj cytuję za Wrzoskiem znowu, ale to jest tekst Romerowicza z 2005 roku. Tak więc, obywatelu, kto wie, czy niebawem przechadzając się z dzieckiem alejami nie ujrzysz parady półnagich facetów w maskach i skórzanych majtkach. Być może umkniesz wtedy ze swoją pociechą do piaskownicy, by nie oglądało tych bezeceństw. Ale wtedy zza rogu może się wyłonić młoda para zdążająca do ślubu. Ze zdziwieniem stwierdzisz, że panna młoda mówi niskim barytonem i korzysta z męskiej toalety. W jaki sposób masz to stwierdzić, kiedy jesteś z dzieckiem w piaskownicy? Znaczy, będziesz śledził tego faceta, gdzie on idzie do kibla? Co to się wydarzy w tej sytuacji? Ale lećmy dalej. Zabierzesz więc Bobasowi plastikową łopatkę i ruszysz do domu, ale na ławce dostrzeżesz szczęśliwe małżeństwo z dziecięcym wózkiem. Osłupiejesz, gdy stwierdzisz, że to małżeństwo dowolnie wymienia się rolami tatusia i mamusi. Ja, partnerstwo! Co?
I w takim świecie będzie musiała wychowywać się twoja córka lub syn. Być może zacznie się trafiać cię szlak, niewykluczone, i zadasz sobie pytanie, czy twoi potomkowie będą normalni, żyjąc pośród takich obrazków. Ale nie waż się wyrażać swojej dezaprobaty, bo to by oznaczało, że jesteś zwykły faszysta. Otóż to jest właśnie to. No więc tak, no mieli Wszechpolacy pewien problem i to jest, powiedzmy, to, co przeczytałem przed chwilą, to było pewne zarysowanie tego problemu. No i w związku z tym oczywiście działali w terenie. W jaki sposób? Tutaj odnieśmy się do Krzysztofa Bosaka, który pisał następująco. W tym roku w Poznaniu, zgodnie z naszymi przewidywaniami, to jest, przepraszam, cytat z 2005 roku, Parada Równości miała nie przejść. Postanowiliśmy więc wykorzystać wszystkie środki prawne mogące posłużyć do egzekwowania prawa w przypadku próby nielegalnego stacjonarnego zgromadzenia. W piątek na konferencji prasowej w Sejmie wezwaliśmy służby porządkowe do egzekwowania prawa i niedopuszczania do nielegalnego zgromadzenia. W Poznaniu rozdaliśmy przechodniom i kontrmanifestantom kilkaset gotowych do wypełnienia druków zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa nielegalnego zgromadzenia. Poza tym 20 naszych obserwatorów zbierało dokumentację fotograficzną, no i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to było po prostu jakieś totalne męczybuły, które nie tylko działały prawnie, ale oczywiście też działały agresywnie w stosunku do i do aktywistów LGBT plus i w stosunku do osób sympatyzujących, tak? No, sam byłem na paradzie, na której rzucano w nas różnymi rzeczami, tak? I z dużym prawdopodobieństwem stwierdzam, że byli to członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, w sensie ci, którzy rzucali. O Jezus Maria. Krzysztof Bosak. Pamiętamy i nie chcemy zapomnieć. No tak, no było oczywiście też jeszcze więcej tych jakichś działań językowych. No to jest też coś, co jest grane do dziś, mianowicie jakaś taka próba utożsamienia słowa tolerancja i jakby utożsamienia mniejszości seksualnych z żądaniem jakichś dodatkowych benefitów, to jest coś, czym prawica straszy od wielu, wielu lat i przekonuje, że wiecie, to nie chodzi tylko o akceptację i tak dalej, oni chcą więcej niż wy, oni chcą mieć lepiej niż wy i tak, no jakby granie jakimiś takimi rasistowskimi nastrojami to jest jakby to samo tak naprawdę, jeżeli chodzi o mechanizm. Wracając do tej brunatnej księgi, no tak, no tutaj już nie ma miejsca na śmieszkowanie, bo tych przypadków no po prostu realnej, fizycznej, takiej najbardziej dosłownej przemocy jest naturalnie więcej, nie tylko to, co już przywołaliśmy. Dalej mamy tutaj marzec, rok 2000, Rzeszów. 21 marca grupa neofaszystów pobiła pod siedzibą Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej nastolatka jadącego na skateboardzie, którego mylnie wzięli za uczestnika odbywającej się tego dnia manifestacji antyrasistowskiej. Znaczy nie dość, że jakby przemocowcy i faszyści, też kurwa debile, kompletnie po prostu detektywi. Randomowy typ. Pierwsza klasa. No to już oczywiście ktokolwiek by nie został pobity, to jest bardzo, bardzo chujowe, ale no tutaj przy okazji jeszcze, jeżeli chodzi o kompas, nie tylko moralny, to im się grubo, grubo tutaj dupcyło. Mamy też Słupsk, to jest 2001 rok. Około 15 maja podczas imprezy z okazji odbywających się w mieście juwenaliów grupa nacjonalistów sprowokowała incydent z 18-letnim chłopakiem, którego wygląd uznali za nieprzystający do ich, tutaj cytat, wzorca polskości. Obrzucili, no można się domyślać, znaczy można mieć kilka wersji tutaj tak naprawdę, nie chodzi o to, że nie miał wąsów, 18-latkowie wtedy przynajmniej rzadko nosili wąsy, było to takie okno. Miałem kolegę, który miał w liceum, takie solidne wąsy. Raczej wiesz, oryginał, nie? No bo wiadomo, pierwsza połowa lat 90. no to tam 14-latek, wąsiska, jakby spoko, potem wróciła moda, a te zerowe to jeszcze takie okienko, ale tutaj cytując dalej brunatną księgę, obrzucili go wyzwiskami, a następnie jeden z nich, Bolesław Wasilewicz, lider miejscowego oddziału MW, próbował pobić go w asyście kolegów. Nastolatek nie dał się zastraszyć i skutecznie się obronił. No i tutaj pada oczywiście to fundamentalne pytanie, gdzie była policja, prawda? Za każdym razem, gdzie była policja, gdzie byli rodzice? No to mamy Poznań, rok 2001, 9 lutego transparenty z hasłami eutanazja dla Wielka Polska Katolicka i precz z Unią Europejską towarzyszyły członkom Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej manifestującym pod konsulatem Holandii przeciwko zmianom obyczajowym w tym kraju. To, przy okazji, w ogóle to nie jest koniec tej notki, ale to jest też bardzo specyficzne działanie, nie? Jakby pod konsulatem Holandii Młodzież Wszechpolska protestuje przeciwko zmianom obyczajowym w Holandii, a nie przeciwko zmianom obyczajowym oczywiście w Polsce. W kolportowanym przy tej okazji oświadczeniu MW stwierdzono m.in., iż homoseksualiści to zboczeńcy. Policja nie interweniowała. No bo to jest, to wiesz, no to jest wolność słowa, nie? To, oczywiście, to absolutyzm. Prawda, no. Tutaj. Tak, no tutaj podajemy pojedyncze przykłady za brunatną księgą, nie tylko za brunatną księgą, ale
Oczywiście byśmy, jeszcze będzie kilka, moglibyśmy podać ich dużo więcej, natomiast staramy się podawać te, które, co do których nie ma wątpliwości, że, że stała za nimi Młodzież Wszechpolska, a nie jedna z innych wielu organizacji tych spierdoksów, bo było ich sporo, tak? Tutaj jest też taka sytuacja z Lęborka na początku maja. Miejscowy nacjonalista, nieformalny szef nazi kibiców Pogoni Lęborg, dokonał najścia na mieszkanie lęborskiego antyfaszysty studenta Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku i zagroził mu pobiciem w przypadku dalszego blokowania przez słupskich antyfaszystów działalności Młodzieży Wszechpolskiej w tym mieście. Kazał również przekazać podobne ostrzeżenie innym aktywistom antyrasistowskim ze Słupska. No więc tak, no zdarzały się też najścia domowe. Pamiętam też, być może jeszcze istniejącą, być może nie wiem, taką stronę Red Watch, która tam oczywiście Młodzież Wszechpolska się nie podpisywała pod nią, o ile pamiętam, ale tam były takie notki związane z różnymi aktywistami anarchistycznymi, lewicowymi i tak dalej. I jak takie ostrzeżenia, że o, ten potrafi się bić, a ten tam chodzi z nożem i tak dalej, tutaj uważajcie, nie? Więc no, działy się te rzeczy rzeczywiście i Wszechpolacy tutaj byli absolutnie tej, mówię, z całą, prawda, odpowiedzialnością, Mateusz, no kurwa, z pracami przemocy jebanymi, nie? Tak i jest. Tutaj nie ma co się prawda kregować, ale Roman Giertych, który wskrzesił Młodzież Wszechpolską, przypominam, no nieważne. W każdym razie, jeśli chodzi o tę notkę około kibicowską, nazi kibicowską, to jest całkiem zabawne, że trafiliśmy przy okazji tego researchu na taki tekst Macieja Giertycha z czerwca roku 90. To jest felieton pod tytułem Kibicowanie, który był umieszczony w jednym z katolickich periodyków. No i tam Maciej Giertych w ogóle strasznie narzeka, że ci kibice to jakaś po prostu Jezus Maria, no to straszne rzeczy tam dzieją. Cytuję. To ogłupianie polega między innymi na tym, że robi się sprawę z niczego. Jakiś niewykorzystany karny, jakiś brakujący gol, jakaś gafa sędziego, gafa, stają się tematem rozmów, przyczyną nerwów, radością lub zmartwieniem. Samo kibicowanie doznaje fałszywych wzlotów i upadków. Wygraliśmy, nasi przegrali, i tak dalej, i tak dalej. Dużo w tym obłudy pisze Maciej Giertych i kończy tekst słowami: nie ulegajmy modzie bezmyślnego kibicowania. I to jest być może jakiś taki też powód, dla którego Maciej Giertych nie był, powiedzmy, znaczy był szanowaną postacią w tych środowiskach skrajnie prawicowych, ale tak generalnie uchodził za jakiegoś takiego bardziej ciapeksa, że tam dziadzia, dobra, już tam fajnie, ale może zamknij mordę już, bo w Polsce ruch kibicowski czy kibolski bardzo mocno związał się z organizacjami neonazi i tak dalej, nie? Więc nie dało się od tego uciec i Maciej Giertych tutaj nawoływał, prawda, do spokoju, ale środowisko, powiedzmy, nie było mu przychylne specjalnie. Tak, tak. No w tym tekście, który przywołałeś, jest trochę oburzających rzeczy, że robi się sprawy z niczego. Jakiś niewykorzystany karny, jakiś brakujący gol. To nie jest, kurwa, jakby Macieju Giertychu, nie? Jakby troszkę szacunku, ale tak, jeżeli chodzi oczywiście o ten sojusz kibicowsko-brunatny, no to znowu za brunatną księgą marzec 2005. No, bardzo tutaj klasy postępowanie. Gdańsk, 8 marca bojówka, około 50 naziskinów, nazikibiców Lechii Gdańsk i sympatyków Młodzieży Wszechpolskiej zaatakowała manifest z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowaną przez Organizacje Kobiece, Unię Lewicy, Zielonych 2004 i kampanię przeciw homofobii. Działania przeciwników manifestacji koordynował Grzegorz Sielatycki, gdański radny LPR, Ligi Polskich Rodzin oczywiście, która jeszcze się nie narodziła, ale do tego dotrzemy. Bojówkarze obrzucili uczestników manify, przeważnie kobiety, bryłami lodu, zmarzniętego śniegu i kamieniami. Skandowali przy tym lesbijki do gazu i jebać policję. Jeden z nich przedarł się przez kordon policji ochraniający demonstrację i uderzył jedną z uczestniczących w niej kobiet w twarz. Kilku najbardziej agresywnych bojówkarzy zostało zatrzymanych przez policję. O, fajnie, to dobrze. Dobrze, że fajnie, że jesteście. Dziękujemy, brawo. Po manifestacji skrajnie prawicowi bojówkarze napadli i pobili działacza Zielonych 2004. Młodzież Wszechpolska próbowała także zakłócić pokrewne manify w Łodzi i dwa dni wcześniej w Warszawie. Szarmackość po prostu, tak. Dżentelmeni, nowa moralność, super, nie? Jakby pełna higiena postępowania. Polska prawica jest bardzo szarmancka, pod warunkiem, że kobieta ma odpowiednie poglądy, bo jak nie ma, to generalnie można cokolwiek, nie? Można zrobić wszystko. Tak, tak. To nie jest kobieta wtedy. Oczywiście, no? To jakiś babsztyle. Jakiś babon, no. Tutaj jeszcze z czerwca 2005 roku. Zaraz kończymy. Warszawa. 18 czerwca w odpowiedzi na wcześniejszą o tydzień Paradę Równości Młodzież Wszechpolska zorganizowała Paradę Normalności. O Jezus, były te zjeby, tak. Chodziły, że tam Parada Normalności i idziemy manifestować to, co w sumie możemy manifestować dowolnie w polskich miastach i miejscowościach, tak? Ale
pójdźmy jeszcze to zamanifestować w Paradzie Normalności. Cytuję dalej, w której wzięło udział około 800 członków MW i Ligi Polskich Rodzin, Narodowego Odrodzenia Polski, Obozu Radykalno-Narodowego oraz nazi z kinów i na kibiców. Skrajnie prawicowy tłum skandował m.in. Wielka Polska Katolicka, pedofile, pedraści to są unni entuzjaści. Do uczestników parady przemawiał m.in. europoseł LPR Wojciech Wierzejski. Tutaj na chwilę stop, tak, do LPR-u jeszcze dojdziemy, ale Wojciech Wierzejski, no to była, to był wybitny intelekt, to był postać, wielki umysł polskiej prawicy, który, to Wojciech Wierzejski, cytuję dalej za brunatną księgą, zapowiedział delegalizację organizacji praw gejów oraz wzywał, tu cytat, nie zatrudniajmy ich w pracy, przeciwstawiajmy się ich działalności, a osoby, które prezentują się jako skrajni działacze homoseksualni, powinni być poddawani obyczajowej towarzyskiej skrajnej nietolerancji. Więc powtórzmy, to jest europoseł Ligi Polskich Rodzin, partii założonej między innymi przez Romana Giertycha, który nigdy nie był... Tak. Zgadza się. Zgadza się, no nie, wiesz co, niewiele na to wskazuje w ogóle, żeby to, żeby tak, to środowisko miało coś wspólnego z tym. Czego by oni nie zrobili, to zrobili to w dobrej wierze. To jest świetne. Jakby a jak wyszło? Faszystowskie postępowanie, faszystowski czy narodowski as you like język, jeśli chodzi o publicystykę, dalej my nie jesteśmy. Salut, my dalej nie jesteśmy, bo jaka była kolekcja jesień-zima 2005, w co się ubierali chłopcy z Młodzieży Wszechpolskiej, oczywiście w swoje spierdolenie, które manifestowali jak? Poprzez odpowiednie gesty. Mamy tutaj dwa jakieś takie głośniejsze incydenty, no z podobnego czasu, tutaj może nie polecimy chronologicznie, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Grudzień 2005 i znów za brunatną księgą. 8 grudnia dziennik Fakt opublikował kolejne zdjęcia Wszechpolaków stojących w otoczeniu naziskinów, wznoszących ręce w hitlerowskim salucie, który to gest jest według orzeczenia Sądu Najwyższego formą propagowania ideologii faszystowskiej. Tym razem na zdjęciach hajlują posłowie Ligi Polskich Rodzin, Bogusław Sobczak i Szymon Pawłowski. Ten sam Sobczak kilka dni wcześniej łgał przed Komisją Etyki Poselskiej, że nigdy nie wznosił naziskowskich pozdrowień. Tym razem wobec oczywistych dowodów winy Wszechpolacy zmienili taktykę obrony i próbowali wszem i wobec wmówić, że salut nie jest nazistowskim salutem. Kilka dni po ukazaniu się tego tekstu w Warszawie pojawiły się plakaty atakujące Piotra Chęcińskiego, dziennikarza Faktu, współautora tekstu ujawniającego fotografię posłów, nazi posłowie wąs Sejmu. Na plakatach z napisem nazi redaktor wąs Sejmu jest zdjęcie Chęcińskiego, który demonstruje w parlamencie innym dziennikarzom, jakie gesty wykonywali Sobczak i Pawłowski. W internecie powstała również wymierzona w dziennikarza strona, jest to niewątpliwie zemsta Wszechpolaków za ujawnienie prawdy na ich temat. No co za... Co za przebiegła taktyka. To jest świetne, że oni uważają, że to jest argument, że widzisz, ty pokazałeś tak samo. Tak, tam jeszcze, nawet ostatnio była jakaś taka, parę lat temu jakaś taka sytuacja, że chyba Biedroń po prostu coś wskazywał palcem i któraś z redakcji prawicowych mu wycięła dłoń, tak, żeby ten i zasugerowała, że to mogło być hajlowanie i tak dalej. O Jezus Maria, tak. Tak, no to jest jakaś taka, Mateusz, rodzaj prowokacji intelektualnej, nie? Że zobacz na nas. Robimy wszystko, co to robili na i wszystko, co robili faszyści. Mówimy, używamy ich języka, używamy ich określeń, ale nie jesteśmy faszystami. Nie, nic sam nie udowodnisz. Kurde, ja w ogóle, to jest popularna taktyka. Nawet ludzie, których oczywiście nie będziemy tutaj przyrównywać do tych ananasów, mm-hmm. robiąc coś, co robią inni ludzie i potem odwołując się od tego i mówią, że ja to zrobiłem, ale ja nie jestem, bo ja jestem świadom. No, to jest ciekawe, to jest bardzo popularne, bardzo popularne. Dopóki no. sam siebie nie zidentyfikuję jako faszysty, nic mi nie możecie zrobić. No tak, druga sytuacja, o której wspomniałeś o dwóch sytuacjach, druga sytuacja to była, no to było to słynne 5 piw, tak, używane do dzisiaj, gdy Fakt ujawnił, że jeden z ludzi z otoczenia Giertycha, niejaki Tomasz Połetek, mecenas Romana Giertycha, no pokazywał, hajlował sobie i tam potem tłumaczył się, że to mogło być zamawianie 5 piw, no i tak człowiek mógłby się zastanawiać na przykład, no kurde, no skoro wydarzyły się takie rzeczy, to pewnie Roman Giertych, który w końcu nie jest pewnie odciął się od tego Połetka i od pozostałych osób, nie? No, odciął się, nie odciął, zobaczmy zaraz. To jest znów, cytujemy, za faktem. Przepraszamy za źródło, ale z drugiej strony oni to nagłośnili, więc mm-hmm. niech mają wzmiankę, nie? Były takie czasy, w których Fakt się przydawał do czegokolwiek. Tak, więc, tak. No. Po latach Połetek nie opuścił Romana Giertycha, a ten Połetka. Razem mieli kancelarię Giertych i partnerzy, byłemu wicepremierowi nie przeszkadzało, że prokurator stawiał Połetkowi zarzuty w sprawie wyprowadzenia ponad 2 milionów złotych z Wielkopolskiego Banku Rolniczego. O tym
będzie później, tak by the way. Cytuję dalej. Teraz, jak donoszą media, obaj panowie wciąż współpracują. Półetek reprezentował w 2015 roku. W 2015 roku, zwracam uwagę. W sądzie bank milionera Leszka Czarneckiego w jego sporze z frankowiczami. W artykułach prasowych mecenas Półetek jest przedstawiany jako adwokat z kancelarii Giertycha. Więc to okazuje się, że pewne wartości są nieśmiertelne, jak na przykład przyjaźń. Po prostu jeśli z kimś się lubisz, to nie opuszczasz kolegi w potrzebie. No zrobił błąd, tak, pokazał coś głupiego, no zrobili zdjęcie, no ale nie można po prostu, wiesz, zostawić kogoś, nie? No co to w ogóle za jakiś cancel culture, wyobrażam nie? sobie Giertycha, a w ogóle Giertych i Partnerzy, mój ulubiony sitcom, ale wyobrażam sobie Romana Giertycha, który mówi to, co się czasami mówi, gdy masz kumpla, kumpelkę o nieco innych poglądach, nie? Na zasadzie, nie wiem, że ktoś jest lipkiem, a ktoś jest po prostu, nie wiem, lewicowy mocno i mówi, no mamy inne poglądy, ale my się tak fajnie pokłócimy, tak wiesz, pięknie się różnimy, potrafimy się spierać i teraz Roman Giertych, no patrzcie, no on był, no on hajlował, ja jestem teraz demokratą, ja jestem prounijny absolutnie, ale wiecie, no jakby jakieś takie wartości duchowe. No to jest ogólnie dosyć ciekawe. Miejmy to na uwadze generalnie, że tego typu znajomości przetrwały, to tak w kontekście pewnych metamorfoz. Jest to ważne. A co przetrwało? No przetrwało też spierdolenie wszechpolaków. Tak na marginesie, ja robiłem kilka lat temu taki materiał o dziewczynach, kobietach młodych z Młodzieży Wszechpolskiej, no bo... Jest to zawsze fascynujące, nie? Oczywiście tak jak w kontekście głosowania na konfę, ale jest to intrygujące. I poza tym, że przyszły w asyście rzecznika MW, który miał kontrolować tutaj przebieg przekłamań oczywiście, których dokonuje dziennikarz, no to tam mnie wszyscy, tam po prostu wszyscy biegali i mnie przekonywali na zasadzie, że co to, ja mówię ludzie, jakie w ogóle jakieś faszyzmy, coś tam jesteśmy, no tradycyjni, no to, że chcemy jakby tradycyjna rodzina, że ślub kościoła, czy to jest coś takiego złego? No oczywiście to samo w sobie nie jest złe, gdyby nie pudrowało innych incydentów i tutaj już jest akurat cytat z Polsat News z lutego 2021. Za winnych pobicia działacza Komitetu Obrony Demokracji na manifestacji w Radomiu w 2017 roku uznał miejscowy sąd 5 mężczyzn związanych z Młodzieżą Wszechpolską. Wymierzył im w piątek kary ograniczenia wolności od 14 miesięcy do 1,5 roku w postaci prac społecznych. Wyrok nie jest prawomocny. Ale to musiały być jakieś absolutnie czarne owce w tym MW, nie? Po prostu, tak, że się ostały tak, jakieś takie, wiesz, jesteś tacy troglodyci, a my już tylko słowem, tylko piórem wojujemy i tylko intelektem. Także to są te złogi z lat 30. zostały tam jeszcze. Takie dziadki w ogóle, to najstarsi. To jest beton, nie? W sensie to jest dla nich beton. My tego czarzastego musimy uczyć tej lewicy, nie? To jest oczywiście w jakiejś bardziej potwornej formie. Więc tak to, jeżeli chodzi o kontekst, który pewnie trwał 450 minut, ale nie sprawdzamy tego, wiecie, jak to z nami jest, jeżeli chodzi o kontekst związany z Młodzieżą Wszechpolską, bo oczywiście mamy naszego bohatera dzisiaj tutaj w rękawie i będziemy brać go za chwilę na tapet. Tak, ale zanim do niego przejdziemy, to jeśli ktoś jest ciekaw innych incydentów, prawda, no to zapraszamy tutaj do Brunatnej Księgi i pragnąłbym tutaj przekazać wyraz szacunku dla Nigdy Więcej za to, że no, zbierało te w jednym miejscu te wszystkie sytuacje absolutnie skandaliczne i chujowe. I ciężko jest dzisiaj wszechpolakom czy organizacjom prawicowym uciec od tego, co się wtedy działo, nie? Dzięki takiej działalności, więc tutaj szapoba i sobie pokorzystaliśmy trochę z waszej pracy. I jeszcze zanim przejdziemy do tego wszystkiego, bo tak, teraz mówimy o pamięci, o tym, że warto pamiętać i że no, trudniej jest zapomnieć o pewnych incydentach i tutaj propsy dla Nigdy Więcej, absolutnie, ale jeśli chodzi o rzeczy z lat 90. i zerowych, o których chcielibyśmy zapomnieć, to tutaj szybkie info, mianowicie wleciał na Empik Go odcinek, właściwie zapis naszego spotkania live sprzed jakiegoś czasu. To było spotkanie na targach książki i mediów na zaproszenie Empik Go i tam sobie pogadaliśmy z Bartkiem luźno o jakichś zjawiskach, fenomenach z lat 90. i zerowych, które no kiepsko się zestarzały, no nie wspominamy ich szczególnie z sentymentem, nie były najlepsze, mówiąc najogólniej, więc wpadajcie sobie na Empik Go, dlatego że można nas posłuchać, ale możecie też użyć kodu prywaciarz, aktywując swoje konto. Mm-hmm. Wrzucimy jeszcze link gdzieś tam do opisu i macie wtedy dostęp przez 30 dni do wszystkich podcastów z Empik Go, a jak chcecie nas znaleźć konkretnie, to wpiszcie podcastek z Ekstra i wtedy wam wyskoczy ten nasz odcineczek. Także zapraszamy i dzięki jeszcze raz za to, że byliście wtedy w Warszawie z nami, bo było bardzo, bardzo sympatycznie i mam nadzieję, że to słychać w tym nagraniu. Tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie. No właśnie. Już to był jingle reklamowy. Anonsowaliśmy tego naszego rycerza niepokalanego
szalanej. No więc przechodzimy tutaj oczywiście do postaci Romana Giertycha. Wracamy tak naprawdę do postaci Romana Giertycha. W pierwszej części dużo rozmawialiśmy o jego książce Kontrrewolucja Młodych. No właśnie, teraz możemy się spierać. Co jest lepsze, nie? Jedyneczka czy dwójeczka? Czy Kontrrewolucja Młodych? Czy może książka z roku 2000, czyli młodsza o kilka lat? Książka pod tytułem Lot Orła. Kontrrewolucja Młodych to nie była tylko jakaś taka broszurka, którą przeczytało 12 osób. Niechże ją przeczyta 120, już wtedy jest źle, ale to tak na marginesie. Było to coś istotnego dla tej takiej nowej formacji duchowej tej młodzieży wszechpolskiej. Był to swego rodzaju program oczywiście tego ruchu i nie była to tajemnica, że wiele osób ta książka natchnęła. No i co? I czytamy we Wszechpolaku z czerwca 2000 roku, to jest uwaga, numer drugi 2000, ale numer set tak w ogóle Wszechpolaka i z tej okazji... Oni liczyli od 30, tutaj mówię poważnie. Tak, no tutaj jest ciągłość. Niesamowita sprawa pod względem graficznym, edytorskim, także no warto sobie sprawdzić okładeczkę. Jeżeli Brum miał dziwną szatę graficzną, wracając do odcinka o Wojewódzkim, to we Wszechpolaku jest już pełna odpierdolka. Myślisz, że Wojewódzkim robił tę szatę, tę okładkę? Ja tam znajduję jakieś podobieństwa, ale nie będę o nich mówił tutaj, bo nie mamy pieniędzy na to, żeby się potem z tym pierdolić po sądach. W każdym razie w tym numerze setnym znajdziemy wywiad z Romanem Giertychem. No już wtedy taki, wiesz, acclaimed autor, nie? Na zasadzie, no to kontrrewolucja to wjechała. No i przeprowadzony ten wywiad został przez Macieja Twaroga, o którym też wspominaliśmy w pierwszym odcinku. No i jak tutaj się zaczyna ta cała rozmowa? Długo musieliśmy czekać na twoją nową książkę. To jest świetne w ogóle. Olga Wróble prowadzi dla książek. Czy co? Nie, długo, no, ile to już lat od pierwszej powieści? Kontrrewolucja Młodych ukazała się przecież 6 lat temu. Jakie żywisz oczekiwania z książką Lot Orła? Tak, 6 lat to kawał... Nie będę udawał Romana Giertycha. Tak, 6 lat to kawał czasu, ale myślę, że ten długi okres został w młodzieży wszechpolskiej dobrze przepracowany. Powiększyły się nasze struktury, jesteśmy obecni w większości polskich miast, pojawili się ideowi przywódcy kół i okręgów. Część w tym zasługi ma książka Kontrrewolucja Młodych, wydana w 1994 roku, czyli no ma świadomość. Mm-hmm. Ona formowała Wszechpolaków, dzisiaj dwudziestokilkulatków, którzy w tej chwili po skończeniu studiów, nie odchodząc od organizacji, biorą na siebie nowe obowiązki, służąc jak najlepiej i jak najwierniej Bogu, narodowi i Polsce na nowych torach życia. To jest, tak sobie wyobrażam, zajebistą młodość, tak swoją drogą. Musiał być super na imprezach, Roman, nie? Tak, fan at parties, no. I tak jak w połowie lat 90., tak i teraz u progu trzeciego tysiąclecia, chciałbym, ażeby książka Lot Orła dotarła do nowego pokolenia Polaków, bo ugruntowała w nich ideę narodową i zasady funkcjonowania ruchu narodowego oraz przybliżyła im rozwinięty przez książkę program narodowy. Lot Orła kieruje także do tych młodych, którzy nie stracili jeszcze wiary w Polskę, chcą dla niej żyć i pracować nie po to, aby zarobić, ustawić się w życiu, lecz po to, by Polska trwała i wzrastała do potęgi i wielkości. Wszyscy, którzy po przeczytaniu książki uwierzą w Lot Orła, a stoją bezczynnie z boku, prędzej czy później trafią w szeregi młodzieży wszechpolskiej i będą zmierzać razem z nami do wspólnego celu, którym jest Wielka Polska, wielka i niepodległa. Mateusz, wierzysz w Lot Orła? Cały czas ulubiona piosenka Warius Manx, Lot Orła, absolutnie. No co tutaj... Tutaj, to wiecie, to, jeżeli, mielibyśmy, no powiedz, jeżeli mielibyśmy zestawić jedynkę z dwójką, tak? Czy Ridley Scott, czy James Cameron, no to jest nieco inna książka, przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś tam zabiegi. No bo co tutaj jakoś tam do nas trafia na wejściu, co się rzuca w oczy? No jest motto. I to motto, wiecie, myślicie motto, to jakiś tam, nie wiem, cytat z Pascala, czy coś w tym guście, że coś tam. Albo... Kto wypił piłkę, zapierdala. Tak, piłka jest okrągła, a bramki są psem, coś tam z Małego Księcia, wiecie. Arystoteles, cokolwiek. Nie, nie u Romana Giertycha. U Romana Giertycha motto to jest... No baśń, to jest cała historia, to jest cała opowieść, która nam no, ustawia interpretację i tak zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, ale chyba warto, to jest bardzo długie, ostrzegamy, można sobie wyjść tam, zrobić herbatę czy kawę, ale chyba warto przytoczyć to w całości, no bo jeżeli wrzucimy tylko fragmenty, to wy nie zrozumiecie Lotu Orła po prostu, nie? A chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tak, no myśmy próbowali jakoś to podzielić na jakieś krótsze fragmenty, ale nie da się, żeby poznać całość i przenikliwość tego naszego Romana Giertycha. W sumie tak pomyślałem sobie teraz, że Roman Giertych to jest takie trochę nasze Nepo Baby, nie? Tak naprawdę, no bo... Chociaż absolutnie nie co ja mówię. Anyway, zaczynam czytać motto, Mateusz. Uwaga. Pewnego razu
Jeszcze zanim Polanie zasiedlili tereny wokół Gniezna, nad krainą porosło po horyzont lasami, leciał potężny orzeł, król orłów. Potężny orzeł, król orłów leciał, Mateusz. Orzeł wzbijał się coraz wyżej i wyżej i nie zauważył, że oto zbliżała się straszna burza. Grad piorunów uderzył w niebotyczne bory, a jeden z gromów trafił orła, który oszołomiony spadł na polanę pośrodku lasów. Polaną wędrował wówczas kupiec z obcych, dalekich krajów w poszukiwaniu kolejnych niewolników na targ. Kupiec zobaczył orła leżącego w błocie, a ponieważ naród kupca słynął z okrutnej złośliwości, kazał on niewolnikom przykuć orła żelaznym łańcuchem do skały i ruszył w dalszą drogę. Gdy orzeł obudził się, rozpostarł skrzydła i próbował wznieść się w górę. Ciężki, niewolniczy łańcuch ściągnął go jednak z powrotem na ziemię. Próbował orzeł wzlecieć wiele razy. Za każdym razem łańcuch ponownie ściągał go w błoto. Mimo dziesiątek prób nie udało mu się zerwać łańcucha i król orłów legł na ziemi zdychając. Tutaj jak widzicie, drodzy słuchacze, no, warto sobie zaparzyć kawę, kakao na przykład, usiąść sobie przy kominku i słuchać dalej. Orzeł jednak nie zauważył, że przy ostatniej próbie jedno z ogniw łańcucha pękło, osłabione ciągłymi uderzeniami o skałę. Orzeł mógł wzlecieć w niebo, a zdychał. Zamiast szybować ponad chmurami, legł w błocie, bo nie walczył do końca. Jednak są tacy, wyobrażam sobie, jak on siedzi po prostu przy tym kominku i opowiada to dzieciom. Jednak są tacy, co opowiadają inny koniec historii o orle rażonym przez piorun. Ponoć w ostatniej chwili życia, gdy jego serce zamierało ze zmęczenia i poniżenia, gdy siły jego wydawały się całkowicie wyczerpane, przypomniał sobie orzeł o słowach swojego ojca, również króla orłów, który mu mówił, że prawdziwie królewski ptak walczy zawsze do końca. Podniósł orzeł swe skrzydła już bardziej ze względu na pamięć ojca niż na nadzieję wolności i wzniósł się ku własnemu zdumieniu z błota ziemi. Wzniósł się nad polany i lasy, a grupa słowiańskich wojów, która właśnie wjechała na polanę, z podziwem spoglądała na królewskiego ptaka szybującego prosto ku zachodzącemu słońcu. Książkę tę poświęcam tym wszystkim, którzy wciąż wierzą w lot orła. Zaznaczę, bo jakby... Sporo jest tego pisania giertychowego, no, pisał tu i ówdzie przez całą tę swoją karierę. Tak. To są zwykle manifesty, to jest jakaś publicystyka, a my tutaj mamy do czynienia z literaturą, bo to nie jest cytat, to nie jest jeden do jednego jakaś po prostu przekopiowana baśń, tylko to jest jakaś zasłyszana albo zmyślona opowieść. W rodzie giertychów. Której Roman Giertych nadał formę literacką, więc jakby miejmy to na uwadze, że tutaj się pojawia pod względem formalnym też spora wariacja. Potem jest dalej to samo pierdolenie, co w Kontrrewolucji Młodych oczywiście stylistycznie, ale mamy jakąś próbę, nie? Także Roman Giertych napisał baśń. Tak, tak, to jest, no, dzięki niemu żyjemy dzisiaj w bajce, prawda, nie? Miał zdecydowanie duży wpływ na to, że wszyscy dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy baśniowe życie. To jest właśnie Roman Giertych. Tak, no, dalej oczywiście, jak wspomniałeś, wchodzi to samo pierdolenie, co było wcześniej, chociaż oczywiście minęło kilka lat od Kontrrewolucji Młodych i trzeba, musi się oczywiście trochę pofleksować Roman Giertych, co też mu się udało, prawda, uczynić, nie? Co fajnego się wydarzyło w międzyczasie. I pisze we wstępie, który jest już pomóccie tak. W dniu 11 listopada 1998 roku szedłem w manifestacji zorganizowanej przez Młodzież Wszechpolską. Pół tysiąca młodych ludzi, pół tysiąca, ale lepiej 500 osób, nie? To jest klasyczny, klasyczek, nie? Dwa tuziny, nie? Mendel! Pół tysiąca młodych ludzi karnym szeregiem wyszło z dziedzińca na Wawelu i przeszło przez Stary Rynek ulicą Floriańską, aż wreszcie stanęło przed pomnikiem grunwaldzkim. Wchodząc na rynek, młodzież zaczęła skandować Wielka Polska, Wielka Polska. Potężne hasło rozległo się wśród pradawnych kamienic. Przechodnie i turyści spoglądali na idących trochę jak na obudzonych śpiących rycerzy, którzy wyszli z gór. Miało się wrażenie, jakby tych 500 chłopców stanowiło jakiś relikt burzący dobre samopoczucie mieszkańców królewskiego niegdyś miasta oraz licznie przebywających tu turystów. Przed samymi drzwiami restauracji Uwierzynka, gdzie wybite zostały ostatnio herby Lions Club i Rotary Club, rozległo się gromkie skandowane hasło Wielka Polska Katolicka. Było to największa manifestacja narodowa od roku 1939. Chłopcy z Młodzieży Wszechpolskiej na drugi dzień poszli do szkół. Wzruszyłeś się, Mateusz, widzę, że jest poruszony do głębi. Tak, tak, tak. To było w 1998 roku, nie? A rok później wyszła Miłość w czasach popkultury i Chłopcy, w sensie Myslowi.
No, wiadomo, że panowie do Krakowa jeździli. No, nie, jest to absolutnie wzruszające, to znaczy jest tutaj próba mityzowania tego, kurwa, że po prostu kilkuset debili przeszło się po Krakowie. Jakby to był pierwszy i ostatni raz, tak na marginesie. Ale tak, tak, oczywiście. No i tutaj też się pojawiają wątki znowu związane z tym, że Jezu, czemu? Przecież my tak naprawdę jesteśmy takimi jeszcze bardziej patriotycznymi harcerzami. Jakby czemu nas się ludzie tak czepiają? Przecież my chcemy dobrze, my chcemy to wszystko budować. No więc pisze Giertych tak. Narodowców szkalowano i szkaluje się do dnia dzisiejszego. Określenia faszyści, naziści, antysemici są nadal na porządku dziennym. Robi się nawet więcej. W latach 90. powoływano specjalne partie, które mieniły się być narodowymi, a których przywódcy wywodzili się z PZPR i świadomie kompromitowali ruch narodowy, głosząc tezy skrajnie i głupie. Wypowiedzi te media nagłaśniały, starając się na ludziach wywrzeć przekonanie, że ci prowokatorzy uosabiają ruch narodowy. Nie? A tutaj już tak przy okazji, że to nazywają nas tak i tak, a my nic takiego nie robimy, nie? To jest po prostu, wiesz, oburzające. To tu jest jeszcze próba ustawienia optyki na zasadzie, że wiecie, jakby co, to my jesteśmy prawdziwą prawicą, prawdziwymi narodowcami i tak dalej, nie? Że tam pojawiali się w latach 90. jacyś, że tam nazywali się narodowymi, ale wiecie, nie ufajcie temu, nie? Bo to prowokatorzy, no i to tego typu optyka, tego typu myślenie też się w ogóle przyda już przy formowaniu LPR-u i przy starcie w wyborach na początku XXI wieku, nie? Że prawdziwi to my, katolicy, prawicowi i tak dalej. Tamci to tam już dajcie spokój z nimi. No i tak, no i wchodzi dalej Giertych w klasyczne giertychowskie narracje dotyczące obecności Boga i katolicyzmu w Polsce. No i tutaj o czym pisze nasz król orłów. Jak mówi Jezus Chrystus, dom należy budować na skalę. Jeżeli chcielibyśmy budować Polskę bez oparcia jej na wartościach, to szybko ona runie. Tylko dom zbudowany na opoce naszej wierności przetrwa wszystkie burze. No i to są narracje obecne w piśmiennictwie giertychowym, już nie tylko za czasów Romana, ale też Maciej fantazjował w listopadzie 90 roku na łamach Rycerza Niepokalanej. Pisał tak, że tam w świecie zachodnim lansuje się ideał państwa laickiego bezwyznaniowego i dalej pisze Maciej Giertych, a niby czemuż to nasze życie zbiorowe nie miałoby być zorganizowane po katolicku, jak w czasach pierwszej Rzeczpospolitej? Co stoi na przeszkodzie? Komu polska tolerancja w duchu Pawła Włodkowica mogłaby zagrażać? Nie pozwólmy na równouprawnienie religii katolickiej z mniejszościowymi. Nie pozwólmy na równouprawnienie prawdy i błędu, dobra i zła. To najkrótsza droga do religijnej obojętności, a w konsekwencji do ateizmu. Tutaj jest przypis przy tym dobrze i złu, tak? No ale generalnie to jest też ciąg dalszy tych dociekań giertychowych dotyczących tego, że jest jakaś obiektywna prawda i w zasadzie to my mamy rację na pewno, więc no, pisał Maciej Giertych, że nie wolno pozwolić na to, żeby religie mniejszościowe miały tyle samo miejsca, co katolicka. No i tutaj wracając już do lotu orła, leciał w ten teokracyzm Roman na całego, bo tutaj pisał, że nie zastanawiajmy się, nasza odpowiedź musi być mocna jak odpowiedź Piotra Apostoła. Panie, do kogoż pójdziemy? Do materializmu Europy, która zabija własne dzieci, legalizuje zboczenia, likwiduje starców, popiera przemoc i rozkład? Do umierającego ducha masońskiego liberalizmu, który kosztem najsłabszych buduje potęgę nielicznych? Czy pójdziemy do komunizmu, z którego ledwie udało się nam wyrwać i tak dalej, i tak dalej? Nie mamy nikogo poza tobą i twoją matką. Czy mielibyśmy zdradzić naszą królową z Jasnej Góry? Kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, mówił, że aby słyszeć serce narodu, należy cicho wsłuchiwać się w nie na Jasnej Górze, gdyż tam ono bije przy sercu matki. No, fajne słowa. Jest to mój ulubiony fragment tej książki, muszę powiedzieć. A który jest twój, Mateusz? Mnie przekonał. Tak w ogóle, czy był jakiś plebiscyt z tymi prymasami na przykład? Czy mamy faktycznie porównanie, że on był najlepszy w tym? No, nie wiem, to tak na marginesie. A, że takie głosowe. Tak, że jakby wiesz, rysunkowy dowcip roku 96, nie? Czyli u Szczepana Sadurskiego to z Kinder czekoladą i gównem, a tutaj prymas tysiąc lat. Dobra, w każdym razie, Bartek, wara od kościoła, to po pierwsze. Tak. Wara od kościoła, dlaczego? Dlatego, że atakując duchowieństwo, pisze Giertych, podcinamy gałąź, na której siedzimy, gdyż lud nie będzie w stanie rozróżnić pomiędzy księdzem a kościołem. Jeżeli już trzeba krytykować duchowieństwo, to należy to robić z rozwagą, troską i z poszanowaniem ich godności i to jedynie w tych sprawach, w których nie możemy milczeć. To jest jakby typowe nie kłóć się z księdzem, nie? Jakby kto tam
zdawał egzamin przed bierzmowaniem, to zna tego typu ojców i matki. Szczególnie mocno musimy, to nie był Giertych, to byłem ja, szczególnie mocno musimy bronić kościoła przed atakami nieżyczliwych, którzy za plecami obmawiają albo poszczególnych księży, albo cały stan duchowny. Nie możemy dopuszczać do takich zniewag. Jak za plecami cały stan duchowny? Największym problemem tak z punktu widzenia katolika jest to, że ktoś obgaduje księdza. Albo na przykład, wiesz, sobie na imieninach coś mówi o klerze. No ale wracając do Giertycha, nie możemy dopuszczać do takich zniewag, gdyż obrażając duchowieństwo, obraża się również nas. Aha. Przed chwilą było, że trzeba odróżniać księdza od kościoła. A, okej. Okay. Ludzie mają taką tendencję, że gdy ich sumienie gryzie z powodu złego życia, to atakują księży. Jest to naturalna reakcja psychologiczna, która polega na tym, że kto czyni zło, nienawidzi tych, którzy czynią dobro i stara się sobie i innym wmówić, że czynienie dobra jest niemożliwe. Jesteśmy synami kościoła i nikt przy nas nie może mówić źle o naszej matce. Ale wcześniej było coś o obmawianiu i o obgadywaniu za plecami, więc jakby, jak sami widzicie, poza jakby mocnym skoncentrowaniem na tym takim katolickim kursie, no to Roman Giertych nie zawsze jest jakiś super konsekwentny. Zaraz, powiedziałem, że Roman Giertych nie jest jakiś super konsekwentny. Wow, świetnie się składa. Bo mamy bardzo tutaj istotny cytat z Lotu Orła. Mianowicie pisze Giertych: w ojczyźnie naszej szeroko rozplenili się ludzie plasteliny, w cudzysłowie. Są to takie osobniki, które dopasowują się do każdej władzy. W każdej sytuacji oni są tam, gdzie władza. Zawsze więc stoją nad innymi, ale za każdym razem prezentują inną ideologię. Być może trochę takich ludzi potrzeba na stanowiskach urzędniczych, gdzie praca musi być wykonana dla każdej kolejnej ekipy rządzącej. Jednakże na wszelkich stanowiskach kierowniczych ludzie tacy stanowią prawdziwe utrapienie. Są oni jak ci, którzy po wkroczeniu Niemców wpisywali się na listę Volksdeutschów, a po wkroczeniu Sowietów pierwsi wieszali flagi czerwone. Dla nich ojczyzna to znaczy tyle, co nic. Najważniejsza jest natomiast ich pozycja. Roman Giertych mocno masakruje Romana Giertycha. Czy można się tu pokusić o jakąś paralelę, prawda? No tak, tak. To jest, myślę, że właśnie a propos twojego pytania o ulubiony fragment Lotu Orła, no to myślę, że to jest ścisła topka, no. Tak, tak, tak. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o ważkie kwestie, no oczywiście Kościół wraca na różnorakie sposoby. Cytując klasyka, religia w Polsce nie jest radkiem, nie jest pieprzem do gówna, ale fundamentem, proszę pana. No i w związku z tym Roman Giertych tutaj proponuje nierozerwalne śluby, możliwość zawierania małżeństw, których nie da się, prawda, zakończyć rozwodem. No o tym też pisał chyba w pierwszej książce, tak? Dobrze pamiętam? I o tym też mówił jakiś polityk jakiś czas temu, jednej z partii, która ostatnio, która na pewno wejdzie do Sejmu po wyborach, które będą za miesiąc, więc fajnie. Natomiast Mateusz, czy dzieciaki powinny móc kupować wódę? Tak. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Maciej Giertych. Roman Giertych, przepraszam. Już mi się mylą ci Giertychowie. Tak. No to jest stanowisko Mateusza. Często z nim o tym dyskutuję. Mówię: Mateusz, nie, absolutnie. Jak dzieci? A Mateusz mówi: nie, do czterolatki spokojnie, przecież tutaj spokój. Nie? O Bartek, od siódmego roku życia. od siódmego, przepraszam. Cytuję za Romanem Giertychem. Ochrona rodziny wymaga również ochrony przed złym wpływem dzieci w szkołach. I to jest dziwne zdanie bardzo, jakby tak się nad nim zastanowić, nie? Cytuję dalej. Sprzedaż małoletnim alkoholu lub narkotyków oprócz sankcji karnych dodatkowo winna pociągać za sobą solidarną odpowiedzialność sprzedawcy z małoletnim za spowodowaną szkodę. Na przykład jeżeli ktoś sprzedał alkohol nastolatkowi, który później rozbił samochód kolegi, to właściciel tego samochodu powinien mieć prawo skierować roszczenie odszkodowawcze zarówno w odniesieniu do małoletniego, jak i do sprzedawcy alkoholu. Taki system skutecznie odstraszałby właścicieli sklepów i barów do zarabiania na sprzedaży alkoholu małoletnim. To jest jakaś strasznie dziwna i wykręcona opowieść, nie? No, po pierwsze, jak pamiętam, nie pochwalam tego dzisiaj, tak, żeby nie było, ale jak byliśmy dzieciakami, potrzebowaliśmy, żeby ktoś nam kupił, jak mieliśmy 15 lat, piwo albo wódkę, no to poprosiliśmy po prostu osoby w kryzysie bezdomności często, więc życzę powodzenia tutaj w zbieraniu jakichś odszkodowań od nich, nie? Ale to jest jakaś dziwna, że jeśli już to się wydarzy, że ktoś kupi, to wtedy odszkodowanie od kogoś, kto posiada samochód, what the fuck w ogóle, nie? To jest jakaś dziwna historia, dziwna opowieść. Tak jest, no powodzenia, jeżeli chodzi o egzekwowanie tego typu odszkodowań, bardzo ciekawy tryb by to musiał być. No mamy oczywiście wątki unijne, no jak żeby inaczej, jest to Roman Giertych jeszcze zanim zakochał się w Unii, wiecie, nie był jakiś taki bardzo, bardzo unijny, więc domyślacie się, jak to wyglądało. Aborcja, geje biorą ślub, w
ogóle wojna będzie, gówno z tego wyjdzie, rozpadnie się ta Unia i w ogóle nie warto. Nie warto jest też wzmianka na temat Niemiec, które się, no jakżeby inaczej, islamizują i tutaj Giertych rzuca niekoniecznie potwierdzonymi, jak tutaj Bartek znalazł dowód, niekoniecznie potwierdzonymi liczbami. Mianowicie, że tam u Giertycha w sposób szczególny dotyczy to Niemiec, ta islamizacja oczywiście i urodzenia, które z roku na rok stają się mniej niemieckie, a bardziej muzułmańskie. W nawiasie, rodziny Turków, Kurdów i innych muzułmanów mają zwykle kilkanaścioro dzieci. Zwykle, to jest przeciętna rodzina Kurdów w Berlinie, 17 osób, tak to sobie wyliczył Roman Giertych, wedle własnego widzimisię. No i w tekście Euroarabii nie będzie, to jest tekst Piotra Skwiecińskiego z Rzeczpospolitej ze stycznia 2012, czytamy: spadek rozrodczości następuje natomiast w społecznościach islamskich imigrantów do krajów europejskich. Od 90 do 2005 roku wśród żyjących w Holandii kobiet urodzonych w Maroku współczynnik dzietności spadł z 4,9 do 1,9. No i tutaj stop, zaznaczmy, to nie chodzi o to, że no ale wiecie, potem się te procesy zmieniły. Nie, to w momencie, w którym Giertych to pisał, ten proces już trwał i prawdopodobnie były też jakieś kwity, jakieś badania, jakieś dane, które by wskazywały na to, że jest to pierdolenie. No ale taka teza nie brzmi efektownie i trudno jest kogoś wystraszyć islamizacją, gdyby się to powiedziało. No i czytam dalej tutaj za Skwiecińskim. W latach 70. mieszkające w Niemczech Turczynki miały średnio o dwoje dzieci więcej niż Niemki. Czyli też nie o 14. Tak. Obecnie niemiecka Turczynka ma już tylko średnio o... Słuchaj, świetne sformułowanie. Średnio o pół dziecka więcej niż jej niemiecka sąsiadka. A jakoś tak widzisz, no niekoniecznie zawsze jest rzetelnie, ale teza efektowna. Tak, tutaj jeśli chodzi w ogóle o to najeżdżanie na Niemców, to Roman Giertych trochę niekonsekwentny. Jest trochę niekonsekwentny. Jest trochę niekonsekwentny, jeśli byśmy tak spojrzeli na, powiedzmy, perspektywę kilkudziesięcioletnią, no bo dzisiaj na przykład można znaleźć na kanale YouTube Romana Giertycha. Roman Giertych został youtuberem, dlaczego nie? Teraz to już każdy. Tak, tak, tak. Na swoim YouTubie jakiś czas temu, parę tygodni temu, Roman Giertych szydził z tej takiej, w sumie faktycznie dziwacznej sytuacji, w której Sasin wręczał Rydzykowi 1000-letni miecz rzekomo, tak, z obszaru Europy Środkowej. Tutaj cytuję za Giertychem, który tam nabijał się, prawda, to jest szydera i satyra w stosunku do środowisk prawicowych, do ojca Rydzyka. Tak. Tu się okazuje, że zamiast, tutaj mówi Giertych, nie? Tu się okazuje, że zamiast piastowskiego miecza mamy krwawy niemiecki miecz presji, gwałtu, rabunku, mordu. Panie Sasin, coś pan najlepszego zrobił. Przecież polska młodzież patrząca na ten niemiecki miecz może doznać na przykład przejawów kosmopolityzmu, zarazić się poczuciem braku wspólnoty narodowej, no bo skoro każecie im czcić niemieckie miecze, to jak może z nich wyrastać zdrowa polska tkanka, która będzie broniła ojczyzny w razie co przed Niemcem, przed Unią. I to byłyby naprawdę świetna satyra i świetny żart, gdyby nie to, że Roman Giertych, no na przykład na okładce Kontrrewolucji Młodych umieścił miecz szczerbiec wbity we flagę Unii Europejskiej, nie? Więc ja nie wiem, no to jest taka trochę sytuacja, jak nie wiem, wyobraź sobie, Mateusz, że byłbyś na przykład wielkim przeciwnikiem wiewiórek, tak? I byś byłbyś znany przez wiele lat jako zwolennik tępienia wiewiórek z polskich lasów i parków, po czym no porzuciłbyś ten pogląd i dobrze, żebyś go porzucił. Znaczy, to jest zdrowe nie mieć takiego poglądu i fajnie, żebyś go nie miał, ale z drugiej strony, gdybyś potem, nie wiem, zapisał się do klubu wielbicieli wiewiórek, to wydaje mi się, że to byłoby troszkę krok za dużo. Po prostu już zamknij mordę, jeśli chodzi o wiewiórki, nie? Taka byłaby moja rada i jakoś tak bym to trochę odniósł do Romana Giertycha, który nie jest i nigdy nie był. Kurde, sugerujesz, że tutaj się wydarzyło coś analogicznego? No, może tak być, tak swoją drogą, jeśli chodzi o to wideo. Ja wiem, że my też w tych odcinkach ciągniemy pewien żart. Żart? Czy rzeczywiście żart? W każdym razie jest Roman Giertych nieznośny z ironią, która jest rozpisana na kilkanaście minut. W sensie wiemy już, że mówisz to dowcipnie, troszkę ironicznie i z przekąsem. Niekoniecznie się sprawdza jako youtuber, chociaż oczywiście są różne gusta. No, naturalnie w Locie Orła też pojawiają się jakieś zdania typu: brutalna prawda jest taka, że powoli stajemy się kolonią Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec, a Unia Europejska dryfuje w stronę modelu Związku Radzieckiego. No to widzisz, no tak to się wydarzyło. No ale dobra, Bartek, zadajmy sobie pytanie, jaki jest stan ducha Polaków na przełomie wieków,
Cóż, wydaje mi się, że nie najlepszy i Roman Giertych się z tym zgadza, pisze w Locie Orła. Stan ducha w Polsce nie jest dobry, ale nie jest również tragiczny. W narodzie tkwią wielkie pokłady energii i woli, które musimy jedynie właściwie uruchomić. Istnieją w Polsce prawdziwi medialni odtruwacze, jak Radio Maryja, Nasz Dziennik, Myśl Polska i wiele innych gazet. Nie ma tego w żadnym innym państwie europejskim. Okej, dobra. Dlatego też z punktu widzenia odradzającego się ruchu narodowego środowisko jest trudne, ale nie beznadziejne. Uf. Ideały narodowe mogą liczyć na poparcie bardzo szerokich rzesz Polaków. Co tam? Nie, okay. Co ci się nie podoba, Mateusz? Zdanie po polsku normalnie przez redakcję przeszło, wie pan. Nie, ciekawe, kto redagował, ja już nie pamiętam. Zakładam, ale... że Maciej Twaruk. Prawdopodobnie tak. Więc jest nie najgorszy grunt tak naprawdę, nie? W sensie ta rewolucja moralna może się dokonać, ale z drugiej strony Roman Giertych pisze, że stan moralny społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, jest zatrważający. Narkotyki, telewizja, satanistyczna muzyka, alkohol, seks powodują, że młodzież polska staje się bezwolnym narzędziem w rękach lewicowych mediów. Mordo, w 2000 to totalnie w ogóle, Jezus Maria, Polska była totalnie w lewo. Wiem, że wygra za chwilę SLD, ale też no jakby lewicowość w Polsce 2001. Musimy sobie uświadomić, że jeżeli w ciągu najbliższych 10 lat nie przerwiemy wreszcie stosowanego u nas walca demoralizacji, to Polska będzie innym krajem. Pewnie będzie, no. Słuchajcie, no. W ciągu 10 lat. Pytanie, nie? Właśnie, czego chcemy. Wymrą pokolenia w miarę normalne, a pozostanie banda zdemoralizowanych głupców. Jedyną nadzieją jest fakt, że pośród tej młodzieży znajduje się jeszcze bardzo szeroka grupa związana z różnymi katolickimi i narodowymi organizacjami młodzieżowymi, która skutecznie opiera się przechodzącej fali. Na tej młodzieży możemy się oprzeć. Jednakże środki zaradcze muszą się pojawić szybko. Jeszcze 10 lat takiej propagandy jesteśmy jako naród przegrani. On przerwał ten łańcuch. On za chwilę przerwie ten łańcuch demoralizacji. To jest taki ekwiwalent trochę tych takich demotywatorów, że tylko tam pokolenia urodzone między 71 a 99 są jeszcze normalne, a te późniejsze to już cholera wie co. Tak. Już jedzą te Pokemony, jeżdżą na Tamagotchi do szkoły. Jakieś dowolne rekwizyty. Ty możesz tu wrzucić. I to pisze Roman Giertych dalej. Zwykle z natury jestem optymistą. Nie wyobrażam sobie. Klaudiusz Sawkowicz. Po prostu nie ma aż tak. Nie ma aż takiego. Po prostu nie ma większego Mistera Brightside niż Roman Giertych. Jednakże tego zagrożenia nie wolno nikomu lekceważyć. W Polsce za wszelką cenę musimy doprowadzić do złamania sił liberalno-ateistycznych. Kurwa, one były potężne. W ogóle w trakcie rządów AWS-u, które organizują tę wielką propagandę demoralizacji. Należy za wszelką cenę zlikwidować półpornograficzne gazety dla młodzieży, czyli pornograficzne zostają. Te pornograficzne spoko, tak. Wampik ósmoklasisty i tak dalej, Cats Kids, to wszystko zostaje, handel narkotykami, sprzedawalność alkoholu nieletnim i tak dalej, a potem Roman Giertych pisze o Romanie Dmowskim, ale to hej, domyślamy się. Pytanie, czy Świerszczek by został? Supołek z pętelką na przykład, to jest o dziwnych technikach seksualnych, no było to. To była moja pierwsza masturbacja. Nieważne, anyway. Co? Anyway, tak, no pisze też Maciej. Cały czas mówię Maciej Giertych, na miłość do Boga, no po prostu... Krew z krwi, ciało z ciała. Chciałem powiedzieć, większy z Giertychów mi cały czas przychodzi na myśl, ale chyba nie jest większy, ani tak, no, nijak nie jest większy. Niemniej, co trzeba byłoby zrobić, żeby w Polsce było lepiej? No oczywiście przejąć TVP, pisze Giertych, że dzisiaj jako nasz cel strategiczny musimy postawić zdobycie całkowitego wpływu na telewizję publiczną oraz ścisłą kontrolę nad treściami przekazywanymi przez telewizje komercyjne. Bez przejęcia kontroli nad tymi środkami, bez przerwania procesu demoralizacji, nie będziemy w stanie odbudować narodu. Kontrola, o której mówię, nie ma być cenzurą, pisze dalej Roman Giertych. Wystarczy, aby zaszerzenie demoralizacji skutecznie karać. Okej, to spoko. To jest ta walka o język właśnie młodzieży wszechpolskiej. No. To nie jest cenzura, to jest po prostu chłosta za nieprawomyślność. Tak. No po prostu przyczepimy Krzysztofa Ibisza na placu do prawda, tej... W dyby zakujemy i będziemy... Ibisz strasznie wtedy jątrzył ideologicznie. Czarparda i spokój, co tam się działo. No i co tam? Potem Giertych pisze, że no, opisuje, jaki powinien być program nieistniejącego jeszcze wtedy LPR-u, ale ten LPR zaistnieje za rok. No, w skrócie chodzi o to, że tam to ma być narodowy solidaryzm gospodarczy w oparciu o katolicką naukę społeczną. Jeśli chodzi o ten solidaryzm społeczny, to mi się przypomniał taki tekst Macieja Giertycha z Rycerza Niepokalanej z roku 94 pod tytułem AIDS i tolerancja, gdzie tam Maciej Giertych, już nie będziemy cytowali, ale tam pisze, że no...
jaki jest, no z tymi ludźmi chorymi na AIDS to jest jakiś tam problem, no bo faktycznie oni są chorzy i chrześcijanin powinien się pochylać nad nimi, tak? No ale generalnie trzeba ich tam od społeczeństwa odcinać i może nie wygłupiajmy się z jakimś tam Bonarem czy Kotarem. Znaczy to już dopisałem, ale zakładam, że o to chodziło, tak? No bo w latach 90. trwały te inby wokół Monaru, że tam oni proponowali opiekę nad, różnie rozumianą opiekę nad osobami chorymi, tak, uzależnionymi i tak dalej, a ludzie się tego bali, no więc tutaj Maciej Giertych próbował siadać na płocie w tym temacie i powoływać się jakoś na chrześcijaństwo. No więc tak, Mateusz, no, ma to być narodowy solidaryzm gospodarczy w oparciu o katolicką naukę społeczną. I jak ten program wygląda? Mam nadzieję, że mi zreferujesz za chwileczkę tutaj i słuchaczom, i słuchaczkom, w jaki sposób Roman Giertych widzi Polskę no, XXI wieku, już jakby nie patrzeć, nie? Wątki gospodarcze akurat u Giertycha są mało ciekawe, ale tak jeszcze wracając do końcówki tego tekstu Macieja Giertycha, bo myślę, że ty tutaj mówisz o tym, że dopisałeś co z Monarem i z Kotarem. Ja też tutaj troszkę dopisuję, ale mam wrażenie, że Maciej Giertych nie pisze tylko o osobach, które już są chore, ale też pisze o zagrożonych, podejrzanych, jego zdaniem, środowiskach, które na pewno za chwilę będą chore, bo tutaj w końcówce jest, jak pijacy przestaną pić, własne rodziny ich przyjmą i problemu nie będzie. Ale trzeba wpierw zerwać z zagrażającą społeczeństwu praktyką. Kto zerwać nie chce, niech się nie dziwi, że nie spotka się z tolerancją. Na nią nie zasługuje. To jakby w tym pobrzmiewa trochę, z tymi homoseksualistami to damy jakoś tam radę, tylko muszą oczywiście też zrezygnować z tego. Ja mam wrażenie, że on, wiesz, nie pisze tylko o osobach już chorych, na zasadzie izolujmy od społeczeństwa, tylko to taki wywrotowy element. Terapia konwertywna, że jak to się nazywa, ta, i lecimy, luz, nie? No jeszcze, wiesz, Lwa Starowicza się ściągnie z elektrowstrząsem i jesteśmy po prostu dogadani, nie? Bo i tak bywało, ale oczywiście to już przeszłość, tak jak, no, po prostu usposobienie Romana Giertycha, to jest wszystko przeszłość. Wracając właśnie do jego programu, no nie tyle politycznego, co już tutaj takiego bardzo, jak wiesz, gram w cywilizację szóstkę. Jak wyobraża sobie armię polską Roman Giertych? No, interesujące to jest, szczególnie tutaj dla męskiej części słuchaczy, bo co czytamy, polska armia powinna liczyć w przypadku zagrożenia tylu żołnierzy, ilu jest w naszym kraju mężczyzn. Mam nadzieję, że liczy tych mężczyzn od tam, wiesz, 11 roku życia przynajmniej, nie? Żeby mieć przewagę strategiczną. To ci, co mogło upić wódkę już. Tak, czyli od 7 moim zdaniem. Ponadto Wojsko Polskie winno być w stanie zaatakować bronią chemiczną każdy cel na terenie Rosji czy Niemiec. Co z tą Rosją? Przecież my w Rosji mamy być, wiesz, z Rosją mamy być w sojuszu, ale tu jakieś takie przypuszczenia. A polskie lotnictwo i obrona przeciwlotnicza winna być w stanie zniszczyć każdy atak lotniczy na kraj. Dygresja. Wydaje mi się, że w ogóle tak powinno być z lotnictwem i obroną przeciwlotniczą, że jakby to jest jakby takie domniemanie. Wcześniej, nie? Że jakby wcześniej koncepcja była zupełnie inna. Tak. Nie, słuchajcie, musimy mieć myśliwce, ale one w razie czego będą strzelać na wiwat i tak też jest spoko. Do naszych będą strzelać. Mhm. Tak. Nie, słuchajcie, to zły pomysł. Nie, słuchajcie, wiem co mówię, jestem wojskowym. Nie, wiecie co, zróbmy takie oddziały, które będą w stanie zniszczyć atak lotniczy na kraj. Wówczas nikt nie odważy się nas zaatakować, gdyż atak wojsk na Polskę rozbije się o obronę terytorialną, atak lotniczy rozbije się o polskich pilotów, a groźba ataku atomowego nie będzie wchodziła w grę, gdyż broń chemiczna skutecznie będzie odstraszała wszelkie takie próby. Simple as that. Dziękuję, rozwiązałem. Przeciąłem ten węzeł gordyjski, pisze Roman Giertych gdzieś na marginesie. Tak, Roman Giertych, który rok później został posłem, tak? I on tutaj pisze o użyciu broni chemicznej i w ogóle to jest taki, wiesz, on tutaj pisze, że to jest taki as w rękawie, że haha, tutaj nie będzie żadnej atomówki, mamy broń chemiczną, nie? No ale Roman, gdybyśmy my mieli broń chemiczną i jeszcze tym się chwalili, no bo odstraszająco mam broń chemiczną, to jakby kto by zabronił komukolwiek użyć na nas broni chemicznej, nie? No nie wiem, no. Roman chyba tego nie przemyślał jakoś mocno, w przeciwieństwie do wielu innych spraw. Na przykład. Na przykład, co trzeba byłoby zrobić, Mateusz, z tym całym więziennictwem, tak, które zdaniem Romana Giertycha padło ofiarą poprawności politycznej narzucanej przez Brukselę, co kazałoby tutaj, prawda, wysunąć myśl, że w PRL-u było takie fajne w sumie więziennictwo, jeszcze niepoprawne politycznie, nie? Mianowicie pisze Roman Giertych, tutaj zatrwożony Roman Giertych pisze tak, przestępca ma zapewnione obecnie, nie? W zakładzie penitencjarnym jedzenie, opiekę lekarską, sport, telewizję, odwiedziny rodziny i tak dalej. Gdyby przyjrzeć się pewnym grupom społecznym, to widzimy, że tak naprawdę ich aspiracje nie ogarniają szerszej perspektywy niż zapewniona w więzieniu. Skutkiem braku prawdziwej kary, czyli skutkiem bezkarności jest
jest stały wzrost brutalnych przestępstw. Nawiedzeni obrońcy praw człowieka próbują wmówić społeczeństwu, że przestępcę odstrasza od popełnienia zbrodni nie surowość kary, ale skuteczność wykrycia sprawcy przestępstwa. Oczywistym jest jednak, że oba te elementy mają bardzo istotne znaczenie. Tutaj w szeregi tych nawiedzonych obrońców praw człowieka tutaj można byłoby, nie wiem, profesora Krajewskiego na przykład zaliczyć, z którym robiliśmy jakiś czas temu wywiad. Znaczy ja idę Damian Sobczyk-Mestosław do książki i no on tam dokładnie to mówił, tak, że to nieuniknioność kary, powiedzmy, jest czymś, co odstrasza, a nie wysokość. No ale Roman Giertych z wykształcenia prawnik pisze dalej tak. W dziale poświęconym MSW będziemy mówili o sposobach prewencyjnego zwalczania przestępczości. Tutaj jednak rząd musiałby przygotować zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. Zmiany te mogłyby wprowadzić nowe rodzaje kar, takie jak chłosta, upokarzające prace publiczne i tym podobne. Jakie są upokarzające prace publiczne? Znaczy, żadna praca nie hańbi podobno, tak słyszałem, ale to co, jakby, to, nie wiem, śmieciarze, nie wiem, osoby wybierające szambo, no ale wydaje mi się, że nie ma nic upokarzającego w tym, no to są po prostu zawody, które są związane z pewnymi zapachami i nieprzyjemnymi sytuacjami, ale to nie jest upokarzające, nie? Nie wiem, co miałoby to znaczyć, żeby no. Chodził być za Romanem Giertychem, pastował mu buty, nie mam pojęcia, o co tu chodzi, nie? W sensie, co... To tak, to jeśli chodzi o prace, które hańbią, to tak. I pisze dalej Giertych tak, jestem głęboko przekonany, że gdyby młodocianego sprawcę chuligańskiego wybryku skazać na sprzątanie przez rok publicznych szalet, a dobra, przepraszam, podaję dalej przykład. W jego rodzinnym mieście i kary tej skutecznie dopilnować, to skutki resocjalizacyjne byłyby o wiele lepsze niż praca wielu psychologów w ośrodku poprawczym. No ja też wciąż nie wiem, co jest upokarzającego w sprzątaniu szaletów miejskich, nie? Szczerze mówiąc. No, ludzie to robią i zarabiają na tym i pewnie niektórzy są zadowoleni z tego faktu, więc... Panie Romanie, co pan? Roman to rozpykał, no jak większość rzeczy tak naprawdę, no wszystko, właściwie wszelkie źródła cyfrowe, media i tak dalej, to wszystko będzie ściśle kontrolowane w tym nowym, wspaniałym świecie, na pewno nowym, lepszym świecie, takim jakiego go sobie wyobraża Roman Giertych. Tutaj oczywiście koniecznym zabiegiem w zakresie mediów byłoby ukrócenie niemoralnych lub przestępczych reklam. No pamiętam jak tam Słowik z Pershingiem mieli ten blok spotów 40-minutowy o 13. Oferowanie za pomocą mediów usług seksualnych stanowiłoby upoważnienie dla każdego do wystąpienia do sądu cywilnego o orzeczenie nawiązki na cel społeczny. Stop. O czym on pisze? Właśnie zastanawiam, znaczy 0700 wydaje mi się, że w jego mniemaniu to jest to. Zastanawiam się, jakby traktował anonse na telegazecie, bo tam akurat było dużo jakichś takich, wiesz, że tutaj pani pozna pana, pan pozna bez zobowiązań, fikimiki. Taka nawiązka szybko wyeliminowałaby podobną patologię. Propagowanie tego typu dewiacji skutkowałoby również odpowiedzialnością karną. Równie zdecydowane byłyby działania podjęte przeciwko rozprowadzającym pornografię za pomocą internetu i kaset wideo. Oprócz sankcji karnych wprowadzono by skuteczny system kar cywilnych orzekanych przez sądy powszechne na wniosek rodziców dziecka, które wypożyczyłoby pornograficzną kasetę. Tylko skuteczne działania władz państwowych oraz sądów mogłyby ukrócić przystępującą poprzez media falę demoralizacji. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wypożyczalnie i o wypożyczanie tych tajnych kaset, które były gdzieś z tyłu, to raczej przodowali dorośli mężczyźni, nie? Ale no... Jest tutaj też taka ewentualność. Wyobraź sobie, że przełapujesz syna, że ma pornosa wypożyczonego i idziesz do sądu najwyższego. Tak. Synu, idziemy do... Będziemy zakładali sprawę panu Henkowi z wypożyczalni. No tak, tak. Totalnie tak, będziesz to robił. Natomiast tak, no jest też tutaj fragment o handlu, w którym Roman Giertych, no zgodnie z ówczesnymi narracjami... Wymyśla targowiska. Tak, wymyśla targowiska. Mianowicie tutaj pisze tak. Rząd winien w trybie pilnym uruchomić za pomocą Narodowego Banku Polskiego program kredytów na tworzenie dużych sklepów złożonych z małych sklepików, tak aby zaspokoić popyt na rodzinne wycieczki do supermarketów. Linia kredytowa udzielana przez NBP byłaby bardzo dochodowa, gdyż na takich sklepach praktycznie nie można stracić. Można, moim zdaniem. Znaczy, skoro tak mówisz, Roman. Wydaje mi się, że niewiele sklepów, które wtedy istniały, istnieje do dzisiaj, takich małych sklepików, nie? Można stracić generalnie. Tak? No, ale to dlatego, że tego nie wprowadzono, Bartek. No tak, no, tak. No. Duże polskie multimarkety, w cudzysłowie, to jest nowa nazwa, stanowiłyby świetną zaporę dla powstawania supermarketów. No... Jest to jakaś myśl na pewno. Jest tak. To fajny pomysł. Fajny, tak. Musimy się zastanowić. Przyjrzymy się temu. Nie, myślę, że tak. Ja myślę, że te domy towarowe, że to się sprawdzi. Powiedział Roman Giertych w roku 2000. Słuchajcie, musimy spróbować z halami targowymi też przy okazji. Kilka warzywniaków, ryby, piekarnia. Nie, no genialny jest ten pomysł. Roman, ale na Grochowie w Warszawie. Nie, nic mi nie mów. Nie, spokój. Nie, to jest inne. Nie, bo to nie jest multimarket. Tak. To jest pura definicja. No. Tak generalnie, no to jest, wiadomo, że są narracje, które były popularne wśród polskiej prawicy. Też Lepper o tym mówił bardzo dużo, tak?
wówczas, że wchodzi ten zachodni kapitał i wybija polskie sklepy. No faktycznie tak się tak było, że wybijał te polskie sklepy, ale tutaj, nie wiem, no Roman Giertych proponuje jakiś pozytywny program pod tytułem, no zachęćmy Polaków do tego, żeby korzystali z naszych multimarketów, a nie z złotych tarasów, nie? Czy tam, które są wypełnione zachodnimi sklepami. Tak, notabene, co zabija aktualnie małe na przykład sklepiki spożywcze, które istniały od 20-30 lat, czy jakaś, prawda, sieć, która jest ściśle powiązana z jakimś środowiskiem, któremu hołdował Roman Giertych wtedy? Nie wiem. Tak sobie rzucam po prostu na pałę. Tak, to jest coś, na czym dużo myślałem ostatnio faktycznie, jak przejebanie trudno mają małe sklepiki spożywcze i kto jest głównym tutaj winowajcą tego, prawda? Aha. Ale dobra, lećmy dalej. No wiadomo tam, że Unia Europejska zła i tak dalej, ale ciekawą rzecz pisze Roman Giertych na temat Rosji tutaj i na temat tego, że jesteśmy w stanie im pomóc. W jaki sposób duchowo, Mateusz? Cytuję. Musimy również pamiętać, że na terenie Rosji mamy do zrealizowania wielką misję cywilizacyjną i religijną. Obecnie na terenie Rosji większość biskupów katolickich to Polacy. Polska to jest jedynym krajem na świecie, który posiada odpowiednią liczbę znających mentalność wschodnią księży, aby przeprowadzić szeroką działalność misyjną w Rosji. Zadanie to może być jednym z naszych narodowych celów. To jest totalnie coś, pod czym bym się podpisał. Tak, wysyłajmy naszych księży do Rosji, żeby nieśli pomoc cywilizacyjną. Tak, to jest znaczy to. Nie, Bartek, niech jeżdżą, nie? Czy do Rosji, czy gdzie indziej. Jest tyle też pięknych miejsc na świecie, więc czemu nie? Więc to był z grubsza lot orła, króla orłów, Romana Giertycha, ale my oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o dzieła zebrane Romana Giertycha, no idziemy krok dalej, bo trafiliśmy też na taką publikację jak Możemy wygrać Polskę, wybór felietonów z Radia Maryja 97-99 i to jest publikacja z roku 2001 i jak się domyślacie, są to felietony, no właśnie, radiowe. Roman Giertych obdarzony niskim, męskim głosem, jakże miałby się nie sprawdzić jako radiowiec, więc w ramach Biblioteki Wszechpolaka, czyli nasza ulubiona seria książkowa, ja od małego na przykład. Obok strasznej historii to jest, zaczytywałem się Biblioteką Wszechpolaka. Co i jak, Biblioteka Wszechpolaka, tego typu różne historie. Więc możemy wygrać Polskę, no nikt tutaj absolutnie nie ukrywa tego sojuszu wszechpolackiego i radiomaryjnego. No i co tutaj mamy ciekawego, no poza tym, że okładka jest piękna, ale to się domyślamy, bo wszystkie tego typu publikacje są dosyć efektowne wizualnie, no to mamy już tutaj jakieś wątki w rodzaju, no oczywiście przedmowy Macieja Twaroga, czy tam 58 przedmów Macieja Twaroga, to jest postać, jak słyszycie, która się tutaj mocno, mocno pojawia, która się już dystansuje, tak jak mówiliśmy, od całego zamieszania, ale Roman Giertych też się dystansuje od tego całego zamieszania, a mimo to o nim mówimy, no i tutaj już się robi jakaś taka baza pod, no właśnie, pod nowy ruch polityczny, jakim będzie bez wątpienia Liga Polskich Rodzin. To już jest czas, w którym to Radio Maryja zaczyna mieć pozycję, zaczyna mieć poważne audytorium. No, audytorium zwykle starsze, a więc aktywne wyborczo, takie, które chętnie chodzi do urn i jakoś ten kapitał trzeba oczywiście zagospodarować. I co jest tutaj ważne, no pojawia się tutaj mocny sprzeciw, mocna wbita w stronę AWS-u. AWS-u, który rządził w latach 97-2001. AWS, powiedzielibyśmy, no kurczę, to przecież prawicowy AWS w koalicji z Unią Wolności, dodajmy. Przecież to super, super sprawa, ale nie, rządy najogólniej mówiąc, no też rozczarowujące, no jakieś takie po prostu bardzo mocne ochłodzenie czy zwolnienie gospodarcze, no ale to jest podatny grunt dla tych wszystkich spierdolin, żeby pokazać znowu, że to my jesteśmy prawdziwą prawicą. No i tutaj jest na przykład w tej przedmowie Twaroga wątek związany z jedną z reform, istotnych reform tego rządu AWS-UW, mianowicie z reformą administracyjną, tak? No i czytamy, zagrożenia z niej płynące przyrównał, kto? Roman Giertych oczywiście, do skutków rozbicia dzielnicowego z XII wieku, kiedy to książę Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice dla swoich synów. Ciekawe, czy to było, to już musiało być po tym orle przykutym tam łańcuchem przez tak. Złośliwego kupca, nie? No bo to już nie są takie pradzieje. Rozbijając tym samym integralność terytorialną Królestwa Polskiego. Dzisiaj tymi synami są kadry partyjne. AWS, UW, SLD, PSL, które dzielą się wpływami w województwach, gminach i powiatach, obsadzają
obsadzają stanowiska ludźmi niekompetentnymi, zaczynają prowadzić własną politykę zagraniczną, niezależną od Warszawy. Ale no i tutaj są przykłady województw. Należy podkreślić, że stanowisko Romana Giertycha było w tym czasie stanowiskiem Ruchu Narodowego, bowiem jako wiceprezes Stronnictwa Narodowego był sygnatariuszem i tak dalej, nie? Więc tutaj już są poważne jakieś takie, wiesz, no, generalnie u Giertycha jest dużo okrągłości, na zasadzie młodzież jest zdemoralizowana, nie? Mm-hmm. Narkotyki, satanistyczna muzyka, coś tam. Ale tutaj już mamy konkret i to też pokazuje, że ten grunt jest robiony pod jakieś takie realne działania polityczne, nie tylko ideologiczne, ale też takie, które będą miały kształt, no jak się okaże, oczywiście za chwilę parlamentarny, ale o tym później. Tak, ale to jest prawda, co mówisz. Tak teraz pomyślałem o tym, że Roman Giertych w tej swojej wczesnej publicystyce, prawda, tej przedpartyjnej jeszcze, on był zdecydowanie bardziej okrągły na przykład od Macieja Giertycha, który w tym wspomnianym przez nas wcześniej tekście o AIDS tam na przykład nawet wymieniał programy telewizyjne za 90. tak młodzieżowe. Luz. Tak. Przykro mi, że przyszło mi w Rycerzu Niepokalanej, pisze Giertych, poruszać ten gorszący temat. Niestety zmusza mnie do tego pojawienia się takich samych postaw w Polsce, w sensie, że tam narkomania, AIDS i tak dalej. W programie dla nastolatków Luz poświęconym AIDS pokazywano szczegółowo, jak się nakłada prezerwatywę. Ja mówię ludzie. I tam dalej wymienia tam, że coś inne się inby działy w trakcie festiwalu teatralnego Malta i tak dalej, i tak dalej. No tak, faktycznie. Ale Roman Giertych kończy, prawda, z tą okrągłością i książka Możemy wygrać Polskę. Chciałbyś wygrać Polskę, Mateusz? A ja wiesz co, nie wiem. Jest tyle fajnych nagród. Wybrałbyś telewizor i słuchawki Panasonic. Roczny zapas majonezu z firmy tak. Motyl ponad 200 Polskę. Litrów lodów. Nie, absolutnie nie. Natomiast tak, tutaj faktycznie pisze Twaróg tutaj dalej, że to jest w ogóle tak, kolejny wstęp Twaroga w tej książce. A co? Że tak, że powstała Liga Polskich Rodzin i tutaj, że będziemy się sprzeciwiali Niemcom i Unii Europejskiej i tej fałszywej konstytucji, bo to też oczywiście była kontrowersyjna sprawa dla środowisk skrajnie prawicowych i pisze Twaróg. A co jest gwarantem realizacji programu wyborczego LPR? Oczywiście ludzie, którzy powołali do życia tam LPR, tak? Czyli wśród jej przywódców jest mecenas Roman Giertych, jest z Ligą Polskich Rodzin od samego początku, kreślił z innymi przywódcami LPR program i jest gwarantem tego, że będzie on rzetelnie realizowany w przyszłej kadencji parlamentarnej. Mecenas Giertych przez ostatnie lata udowodnił, że w szeroko rozumianej pracy społecznej jest bezinteresowny i zawsze można na niego liczyć. Wydaje mi się, że jakiś romans tutaj był możliwy między panami, nie? No bo to jest niesamowite, że ten Faruk po prostu w tamtym czasie połowę swojego życia spędził nad zachwycaniu się tym, jaki Roman Giertych jest zajebisty, nie? W różnorakich swoich tekstach. Totalnie, to musiał być absolutnie zauroczony. Nie chcę używać mocniejszych słów. Ja ich shipuję. Tak. Tutaj absolutnie intelektem był zauroczony. Tutaj już, jeżeli chodzi o własną mowę Romana Giertycha, też się dzieje oczywiście, w tym Możemy wygrać Polskę. No właśnie, mowę przepisaną, przebitą potem na tekst. Mianowicie mamy taki felietonik Zabójcza UE, który się zaczyna od naszych ulubionych wątków, jak to tak poskładamy, no bo są Włochy, dla mnie jest Jan Paweł II, dla nas muzyczka, więc dużo fajnych rzeczy i oczywiście jeszcze sztuczna inteligencja w jakimś takim zalążkowym stadium, mianowicie pisze Giertych. Ostatnio we Włoszech pojawiła się kaseta, która podrabiając głos Ojca Świętego... Ta kaseta podrabiała. Tak, właśnie, ale ciekawe, czy to był Paweł Płuska, nie? Promuje muzykę rockową. Wykorzystywano w tym celu tekst łacińskiej prefacji śpiewanej przez Ojca Świętego. Ponieważ wydawnictwo dokonało tego nagrania bez zgody Stolicy Apostolskiej i Radio Watykańskie, które dysponuje prawami do głosu Ojca Świętego, czyli to nie był już też głos Karola Wojtyły własny, nie? Tylko, tylko Radio Watykańskie, zdecydowało się na wytoczenie powództwa nieuczciwemu wydawnictwu. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje prawo we Włoszech. Szacuje się bowiem, że proces potrwa około 10 lat, krzyczy tutaj Roman Giertych, czy tak wyglądają standardy Unii Europejskiej, no i tak dalej, potem jest mowa o polskim kontekście. No tak, no tutaj AI-owy Ojciec Święty, ale swoją drogą, no fiką na maksa, nie? Bo wiadomo, co Giertych stara się tutaj pokazać, że ta Unia to gówniana, że patrzcie w ogóle, jak te sądy działają. Robienie z Włoch przykładu tego, jak działa Unia Europejska, jeszcze na podstawie sądownictwa, no to jest cynizm. Ja myślę, że on musiał mieć świadomość tego, jak bardzo mało to jest reprezentatywne. No ale jak się da wcisnąć gdzieś tam papaja, to ważne, żeby wcisnąć do tej... Ale jasne, wydaje mi się, że jeśli są wśród naszych słuchaczy, słuchaczek jakieś cenzopapiści, to już się pewnie przerazili, że jak to, co? Że nie wolno używać głosu papieża? Że tutaj Watykan posiada prawa do głosu papieża? No kochani, tak. I wydaje mi się, że
w końcu Watykan zrobi z wami wszystkimi porządek i, tak. i za te wszystkie niecne rzeczy, które robicie na TikToku, który się nazywa Pan Jaweł II. Bardzo nie polecamy tam zaglądać, tam są straszne rzeczy, nie powinno się w ogóle takich TikToków realizować. Ja z tego miejsca pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki, które po mojej wrzutce na Instagramie z jednym z filmików, które prosiły o plik, które prosiły po prostu o wideo, bo nie chciały tego zapisywać z ekranu. Także mamy cenzopapistów zdecydowanie. No. W książce jest też dużo w ogóle pałowania dotyczącego Radia Maryja, tak? I że tam Radio Maryja jest strasznym zagrożeniem dla rządów masonerii. Radio uświadamia bowiem naród i pozwala mu zorganizowanie się przeciwko rządom zła i tak dalej. No, jakieś takie pieprzenie dotyczące ojca Rydzyka. Co jest w ogóle ciekawe, dzisiaj Roman Giertych na swoim YouTubie dość często mówi o tym, że obecni hierarchowie wchodzą w konszachty bliskie z politykami, że to są jakieś standardy rosyjskie, że kościelni hierarchowie robią takie rzeczy. No nie wiem, Roman, no naprawdę, byłeś liderem Ligi Polskich Rodzin do kurwy nędzy, nie? W sensie, ja pierdolę. O. Natomiast pisze też oczywiście Roman Giertych o młodzieży i jak to zwykle bywa, gdy Giertych zbliża się do tego tematu, to niebo zaczyna brunatnieć, bo pisze Giertych następująco. W tekście pod tytułem W interesie młodego pokolenia. Mądrzy ludzie w Radomiu i innych miastach Polski zorganizowali akcje mające na celu zdyscyplinowanie młodzieży. Młodzież poniżej 18 roku życia nie może w nocy samodzielnie włóczyć się po ulicach. Akcja ta związana jest z narastającą falą przestępczości wśród nieletnich. Policja alarmuje, że z roku na rok rośnie liczba przestępstw popełnianych przez osoby poniżej 18 roku życia. W Radomiu i innych miastach policja i Straż Miejska kontroluje nocą ulice i legitymację nieletnich. Nietrzeźwych przewozi do izby dziecka, a o fakcie włóczenia się po nocy informuje się rodziców i szkołę. Środowiska demoliberalne od razu przystąpiły do kontrataku. Fundacja Helsińska i Rzecznik Praw Obywatelskich, to najpewniej chodziło o Helsińską Fundację Praw Człowieka, nie? A nie o Fundację Helsińską, zaprotestowali z powodu rzekomej niezgodności akcji radomskiej z prawami człowieka. Rzecznik powołał się na prawo międzynarodowe, dające nam posmakować tego, co będziemy przeżywać po wejściu do Unii Europejskiej. I teraz tak, no te felietony nie miały żadnych dat publikacji, tak, tam zapisanych w książce, natomiast myśmy postanowili poszukać tej radomskiej akcji w archiwach i znaleźliśmy informacje na temat tejże radomskiej akcji w Gazecie Wyborczej z listopada 97 roku w tekście Noc dla młodych i faktycznie było tak, że tam dzieciaki nie mogły wychodzić na zewnątrz, tam były spisywane i tak dalej, i tak dalej. No i przeciwko temu protestował faktycznie na przykład między innymi Andrzej Rzepliński z Komitetu Helsińskiego w Polsce, który powiedział, że to jest niezgodne z prawem i że nie wolno grupowo zatrzymywać nieletnich. I tutaj są podane dalej szczegóły akcji, że nieletnim nie wolno przebywać na ulicy między 23 a 6 rano. Kogo policja złapie, legitymuje i odwozi do rodziców albo do policyjnej izby dziecka lub pogotowia opiekuńczego. Do wprowadzenia godziny przymierzają się już między innymi władze miejskie w Gorzowie Wielkopolskim, Płocku, Białej Podlaskiej, Częstochowie, Kielcach i Siedlcach. I tutaj profesor Rzepliński przewiduje, że organizacje broniące praw człowieka zaskarżą uchwały wprowadzające godziny policyjne do sądu administracyjnego. Według Komitetu Helsińskiego masowe zatrzymywanie młodzieży w nocy jest niezgodne z prawem, a zwłaszcza z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zdaniem Rzeplińskiego, zgodnie z nią młodemu człowiekowi, który nie jest pijany, nie włamuje się do kiosku, nie ucieka samochodowym radiem pod pachą i tak dalej, wolno przebywać na ulicy w nocy. I to zdanie Rzeplińskiego potwierdza w innym tekście Cezarego Łazarewicza z października 97 roku, dr Maria Łopatkowa z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wszyscy jesteśmy, pisze, tutaj mówił Łopatkowa, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i powinniśmy być jednakowo traktowani. Wprowadzenie godziny policyjnej tworzy podział międzypokoleniowy. Jeżeli mobilizujemy przeciwko młodym tak wielkie siły, by ograniczyć ich prawa i wolności, to możemy się spodziewać, że zaczną się organizować przeciwko nam. Uważam, że też, że policja powinna zajmować się ściganiem przestępstw, a nie profilaktyką. No, to naprawdę były rzeczy, które środowiska Ligi Polskich Rodzin wtedy mówiły wprost, oczywiście kierując ten przekaz do no, pewnie starszych osób, które bały się często wychodzić na ulicę i dużo słyszały o tym, że przestępczość jest wysoka, no ale no, oczywiście jak to jest to typowe rozwiązanie dla polskiej skrajnej prawicy, tak, wylać dziecko z kąpielu i w sumie to ma to już, wydaje mi się, gdybyśmy w ogóle zabronili ludziom wychodzić z domu, to
przestępczość na ulicach by mocno spadła, nie? Ja myślę, że tak, że to tak jest najbezpieczniej i myślę, że to jest ten tok myślenia, no bo Giertych pisze dalej o tym, że Polsce, a propos oczywiście Radomia, Polsce potrzebna jest bardzo pilnie akcja dyscyplinująca młodzież. Najpierw należy ograniczyć dostęp młodzieży do telewizji i wideo. Programy telewizyjne winny być poddawane surowej kontroli społecznej i prawnej, a emitowanie filmów zawierających przemoc i seks winno być karane finansowo oraz odebraniem koncesji. Powodzenia, jeśli chodzi o ramówki, tak na marginesie, również i jeśli chodzi o wypożyczalnie, bo również wypożyczanie nieletnim filmów z seksem i przemocą powinno dla wypożyczającego skutkować odpowiedzialnością karną i finansową. Wlepianie kar, bo ziomek wypożyczył O Karol po prostu dla starych, nie? Jest nie, Batmana, tam jest przemoc, nie? Ciekawe, czy Batman tak, na Batona tak. by się tam łapał, nie? A i się czasem całują, prawda? Młodzieży powinno się również pomóc w znalezieniu odpowiednich rozrywek, które odciągnęłyby ją od złych zabaw. W Polsce potrzebny jest solidny front dziadków, rodziców na marginesie. Właśnie w Polsce już nie jest potrzebny solidny front dziadków, kurczę, z całym szacunkiem dla dziadków. No to już załóżmy nowy podcast, front dziadków. Narodowy front dziadków, nazwiemy to. W Polsce potrzebny jest solidny front dziadków, rodziców szkoły, kościoła, władzy państwowej i organizacji młodzieżowych, aby bronić polską młodzież. Media i środowiska wolnomyślicielskie zrobiły przez ostatnie lata wszystko, aby zniszczyć i zdemoralizować młodzież. Nie zrobiły wszystkiego. Nie. Ja pamiętam te czasy. Musimy się temu przeciwstawić. Dziadkowie mają wielką odpowiedzialność w tym okresie. On pisze naprawdę konkretnie o dziadkach. Tak. Tutaj podkreślam też dla państwa. Nie? Babcie to nie wiadomo, co by mówiły, nie? Tak swoją drogą. Babcia to nakarmi, przytuli. Coś nie? o aborcji, nie wiem. Tak. To oni, dziadkowie, nieskaleni komunizmem, no kurwa mać. Jak to ktoś miał dziadka ubeka, nie? To też nie wiem. Ciekawy pomysł w ogóle. Jak on sobie wyobraża strukturę społeczną też w PRL-u, nie? Że były jakieś kurwa 4 osoby w czołgu i reszta na styropianie, nie wiem. To oni nieskaleni komunizmem mogą przekazać wnukom patriotyzm i miłość do Boga. Każdy czas poświęcony na rozmowy z wnukami to wielki wkład w dzieło budowania katolickiej Polski. Młodzieży powinniśmy dać ideały i tak dalej, i tak dalej. Ideał narodowy, oczywiście, o nim pisze Giertych. Ideał pracy dla narodu, budowania Wielkiej Polski winien być tym ideałem, który pozwoli młodym ludziom zaangażować się w konkretną pracę. Pracę, która wymaga ofiary z siebie. W ogóle wizja dzieciństwa, nie? I dorastania u Romana Giertycha jest absolutnie wyśniona, nie? No jakby... Czysta rozrywka. Polska potrzebuje aktywności młodzieży, potrzebuje tego, aby młodzież wspólnymi siłami potrafiła zrzucić warstwę brudu, która oblepia naszą ojczyznę. Lewicę, która opanowała rządy dusz w naszym kraju, może pokonać tylko młodzież. Młodzież silna, pełna ideałów, potrafiąca panować nad sobą i posiadająca umiejętność oddawania siebie w walce dla Polski. Więc tutaj dalej jest jakieś tworzenie bojówek w głowie przez Romana Giertycha, mam wrażenie, ale też przy okazji, no tutaj jest jeszcze dużo tych takich okrąglaków, nie? No bo co to kurwa znaczy to wszystko? Nie walkonia, Mateusz, jakby... to znaczy... No ale właśnie, no widzisz, to ja potrzebuję od Romana Giertycha mocnej, precyzyjnej informacji, a nie, że mi tutaj kolega powie, że jemu chodziło o to. To jakby wiesz... Lot Orła, rozdział 13, nie walkonia. Jakby dużo, dużo metafor, dużo okrągłości, no bo jaki program tutaj proponuje, w sensie co konkretnego proponuje młodzieży, albo co konkretnego proponuje rodzicom młodzieży Roman Giertych? To znaczy być może całe szczęście, że nie proponuje niczego konkretnego, nie? Ale to są wszystko jakieś takie watowate rzeczy, nie? Jakieś takie okrągłe rzeczy z waty. Tak, bo to nawet nie jest, nie wiem, że tam zapisz dziecko do szkoły sportowej, żeby się realizowało tak, w ten sposób. No. Tak, nie? Wiesz, to jakiś byłby konkret, no ale dobra. Całe w sumie szczęście, że tak nie pisał i pewnie prawdopodobnie większość rodziców w Polsce nawet o tej książce nie słyszała. Całe szczęście. Ale też pamiętam w sumie te czasy, kurde, kiedy nie bardzo było wiadomo, co robić, tak? Jak się wychodziło z domu i kurde, ani w gałę nie pograsz, bo wszędzie był zakaz gry w gałę, ani nie możesz się szlajać, bo w Radomiu tam będzie policja cię ganiać, tak? Więc w sumie to nie wiem, co tam młodzież ma ze sobą zrobić. Może po prostu powinna przestać być młodzieżą natychmiast. Mm-hmm. Od razu, mm-hmm. żeby po prostu, nie wiem, wydoroślała z dnia na dzień na przykład, nie? Do roboty w wieku 12 lat i kopalni, po sprawie, no. Tak. Tak, no Roman Giertych oczywiście też nie przepadał za in vitro, co jakoś zupełnie nie dziwi. Szok. Tak. Ale też trzeba tutaj zaznaczyć, że Roman Giertych i w ogóle te środowiska Ligi Polskich Rodzin, no one sprzeciwiały się jako jedne z niewielu środowisk, tak zupełnie wprost, udziałowi Polski w wojnie w Iraku. Oczywiście było to jakoś tam powiązane z faktem, że z powodów politycznych Rosja też się sprzeciwiała tej wojnie i tym środowiskom było jakoś tam blisko do Rosji, ale trzeba tu zaznaczyć, że faktycznie, jeśli ktoś się może tym chwalić, no to tak, z jednej strony
niektóre środowiska lewicowe, niektóre, to zaznaczam, tak? Nie te, powiedzmy, które były skupione wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej i no, LPR, tak? Tu faktycznie też, no nie wiem, zapisał się w ten sposób w historii polskiej polityki. Tak, zagranicznej. Tylko właśnie, nie? Powiedziałbyś, no dobrze, no kurczę, jakiś głos sprzeciwu, wszyscy tacy w ogóle zachwyceni absolutnie tym tematem, lecimy, Leszek Miller pierwszy po prostu zakłada czapkę, pilotkę i leci sobie do Bagdadu, ale tutaj to, no właśnie, to wynika, mam wrażenie oczywiście, to jest interpretacja, nie tyle z empatii wobec jakichś potencjalnych ofiar wśród ludności cywilnej, tylko właśnie z tego, że nie, bo to będzie bratanie się z tą całą kliką, nie, wiesz, tą amerykańską, masońską i tak dalej, i tym podobne. Narzekaliśmy troszkę, że nie ma jakichś takich mocnych, jednoznacznie sformułowanych recept u Romana Giertycha czasami, że są te okrągłości. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Ale to też nie jest tak, że nie ma ich w ogóle w zbiorze Możemy Wygrać Polskę, bo Roman Giertych ma pomysł na polskie sądownictwo. To nie jest tak, że on mówi coś tylko, że tam ewentualnie chłosta. Nie, tutaj jest konkret, mianowicie czytamy u Romana Giertycha: my chcemy Boga w wojsku, w sądzie, w nakazach władzy, w księgach prawa, w służbie na morzu i na lądzie. Spraw to Maryjo, spraw, o spraw. Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, sprawi, że w polskim sądzie zakróluje sprawiedliwość, nie? Więc jakby ta cała dyskusja o polskim sądownictwie w ostatnich latach, to jest jakieś po prostu, wiesz, czcze gadanie, bo wystarczy zacytować pieśń religijną My chcemy Boga i Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji. Czemu gwiazda nowej ewangelizacji? No, wiesz co, no, Maryja ma różne wcielenia. Ale nowej ewangelizacji Maryja? Brzmi jakby była nową gwiazdą rzeczywiście. O, pojawiła się nowa osoba na nie, horyzoncie. Nie, Maryja jest nie gwiazdą zaranną, oczywiście, bo to ci drudzy, to ci z drugiej strony, ale Maryja, gwiazda, nowa ewangelizacja, no jest ewidentnie tutaj jakaś logika, jest to jedno z tych wcieleń maryjnych, tak jak było wielu Spidermanów, no to tak tutaj mamy. Między innymi Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji. Tak, Maryja z Ziemi 616. Natomiast jest tutaj, oczywiście też Roman Giertych w jednym z tekstów pisze o tym, że należałoby, no co trzeba byłoby, wprowadzić małżeństwa, których nie da się rozerwać. To po prostu był jakiś taki pogląd, którego nie mógł się odkleić, ale nie będziemy cytowali, natomiast to jest fajny taki fikoł, który na którą się decyduje. Mianowicie pisze Roman Giertych, że brak możliwości zawarcia małżeństwa prawnie nierozwiązywalnego jest naruszaniem wolności obywatelskich, że ten brak jest naruszaniem. Tak jak wiele innych rzeczy, panie Romanie, mogłoby być w ten sposób naruszaniem wolności obywatelskich, nie? Których nie można zrobić na przykład według prawa. No nie wiem, to jest jakiś, po prostu nie wiem. Jest to strasznie dziwne, że ten pogląd, nie dość, że on był tak mocno obecny w pismach po prostu ojców polskiej prawicy, to jeszcze on jest obecny do dzisiaj. Chociaż prawie nikt się z nim nie zgadza. Jakby nie wierzę w to, że Polacy, nie wiem, w jakiejś większej masie by się z tym zgodziły, nie? Że należy zakazać rozwodów, to jednak on cały czas powraca ze strony różnych środowisk. Tak, niesamowite jest troskanie się tym tematem. Jest absolutnie teraz najważniejsza, najbardziej fundamentalna sprawa. Jak to w przypadku publikacji z lat 90. czy tam z lat zerowych, wczesnych, no warto zajrzeć też na ostatnie strony. Już nie ma tej praktyki za bardzo, no bo nie ma to za bardzo sensu, ale często wydawnictwa prezentowały swoją ofertę w danych publikacjach, pokazywały, co jeszcze można zamówić, można wysłać kartkę po prostu, można wysłać przekaz pocztowy, generalnie warto. No i co tutaj jeszcze w tej bibliotece Wszechpolaka, poza Możemy Wygrać Polskę? Parę ciekawych książek, faktycznie, które na pewno ubarwią nie jedną półkę. Mamy tutaj m.in. książkę Ojciec Kolbe, a sprawa żydowska. Zabarwił. Jest to oczywiście książka Jędrzeja Giertycha, więc mamy tutaj Bibliotekę Wszechpolaka i Bibliotekę Przodków. Jest Święty Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach, pisma wybrane, więc to też jest warta uwagi sprawa. Jest Franco, to nie jest Franco Crazy Revenge, absolutnie nie. Jest to Franco, proszę państwa, żołnierz. Jedyna biografia wojskowa największego żołnierza Hiszpanii w wieku XX, więc absolutnie tutaj jesteśmy w domu. A propos tej książki Ojciec Kolba, sprawa żydowska, to nam ma, wedle tej notki, ma tam być rozliczany ten mit, że no cóż, antysemita i tak dalej. Taka uwaga, jeżeli ktoś w ogóle
dorobił się takiej liczby tekstów na temat Żydów, że wydaje się książkę ktoś tam o masonerii i Żydach, to może to jest tendencyjne z mojej strony, ale to zawsze sugeruje, że coś może być na rzeczy. Mateusz, nie stawiaj takich zarzutów, jeśli nie możesz ich mocno udowodnić. Tak, no jeśli chodzi o tego Glenara Franco, to oczywiście środowisko Młodzieży Wszechpolskiej i w ogóle Polska Skrajna Prawica oczywiście jest strasznie sobie gonią konie do tej postaci wspaniałej, tak? I jest tutaj fragment wspomnianej już tutaj wielokrotnie cytowanej książki Wrzoska, że działacze Młodzieży Wszechpolskiej poruszający temat generała Franco wskazują jednoznacznie na najważniejsze dla nich samych wartości. Dyktaturę Franco powinno się ich zdaniem oceniać pozytywnie z uwagi na jej skutki oraz intencje samego generała. Ofiary poniesione przez obie strony konfliktu z perspektywy MW były nieuniknione jako naturalne i konieczne koszty każdej wojny czy rewolucji. Winą obciążona zostaje tutaj jednoznacznie Republika jako czynnik bezpośrednio zagrażający istniejącemu porządkowi. Za ważki argument przemawiający za pozytywną oceną generała Franco, jeden z działaczy uznaje poparcie, jakie uzyskał Franco od dwóch papieży, Piusa XI oraz Piusa XII. No tak, tak, no to wszystko w porządku. Faktycznie, no, jak się czyta teksty o dotyczące w ogóle Hiszpanii tamtego okresu, no to dość skrzętnie prawicowcy potrafią wymieniać ofiary Republiki, natomiast, no właśnie, ludzie, którzy padli trupem z rąk generała Franco i jego ludzi, no to konieczne koszty, proszę pana, no trudno, no trzeba było coś zrobić, prawda, nie? No bo to nie wolno było pozwolić, prawda, nie? Tak, poza tym wiem, że poparcie czy wsparcie papieskie, jeżeli chodzi o, nie wiem, przywódców, dyktatorów, wiemy z historii, że to absolutnie wybiela postać i że nie ma co potem o tym dyskutować, także super, dziękujemy za ten argument, Franco, spoko. No tak, to jest książka, to jest zbiór felietonów z roku 2001, co jeszcze wydarzyło się w roku 2001, no coś bardzo istotnego, 5 maja 2001 roku powstała Liga Polskich Rodzin, ale tutaj postawimy, no przecineczek, prawda, bo nie jest to ostatnia część naszej rozmowy o Romanie Giertychu, my już powoli zmierzamy kłusem w stronę innych obowiązków, ale oczywiście, że tutaj wrócimy, dokończymy i o dalszej karierze politycznej Romana Giertycha sobie w niedalekiej przyszłości, prawda, porozmawiamy. Tak, a ja jako taki epilog może dodam, że jak mówiliśmy w poprzedniej części, w poprzednim podcasteksie o Giertychu, no ta książka Kontrrewolucja Młodych była przez niego tam tak potraktowana jako, byłem młody, głupi, napisałem taką książkę, no trudno, nie? No ale tutaj są, prawda, książki, które powstały odpowiednio 6-7 lat później i ciekaw jestem, czy też zdaniem Giertycha były napisane przez młodego, głupiego Romana Giertycha, czy kiedy się kończy ten głupi Roman Giertych zdaniem Romana Giertycha, nie? Tak w okolicach 50-tki? Ciekaw jestem, nie? Zapytajmy. Przypomniało mi się, że mam numer. Mam, bo przypomniało mi się też, że odbyłem kiedyś bardzo krótką, ale jednak rozmowę. Tak? Tak, tak, tak. Czarujący, przemiły gość. Ale to... To wierzę akurat. To oczywiście już na stronie, także przepraszam. Tak, dziękujemy bardzo naszym patronkom, naszym patronom, wszystkim, którzy nas wspierają, słuchają. Można nas wspierać na patronite, patronite.pl/podcast albo na buycoffee.to/podcastex, także działamy, dzięki wam. I jest to wspaniałe, jesteśmy po prostu wam bardzo wdzięczni. Tak jest, a możecie też na przykład nas wesprzeć subskrypcją w różnych serwisach, na których jesteśmy teraz, na TikToku też, na Twitterze. Podobno teraz mają wprowadzić płatnego Twittera, więc dopóki jeszcze nie ma płatnego Twittera, to jesteśmy na Twitterze. Na Facebooku, na Instagramie, no zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że są tam też informacje o różnych eventach i tych eventów troszkę będzie jeszcze w tym roku podcasteksowych, więc jeśli ktoś nie chciałby tutaj, prawda, mieć do nas pretensji, że nie wiedział, że jesteśmy w jego mieście, no to zapraszamy na nasze sociale, prawda. Tak jest, a czasami wrzucamy jakiś sneak peek związany z tym, nad czym teraz pracujemy, na swoje prywatne Instagramy, także Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski 89 też zapraszamy, a dlaczego nie, ale przede wszystkim oczywiście na te podcasteksowe. Dobrze, wrócimy jeszcze do tematu, także o Romanie Giertychu powstanie 450 godzin, to wam obiecujemy, a dzisiaj już... Dla wszystkich fanów postaci, a dzisiaj już kończymy. Dziękujemy i do usłyszenia. Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.